Dzień dobry, witam z porannego spacerku przy okazji grzybobrania, jak widzicie, i przy okazji korzystamy również. Nie zapominajcie, że zawsze można pójść sobie do lasu, pochodzić, przecież jest na tyle miejsca, tylko wystarczy chcieć, żeby za darmo, powtarzam jeszcze raz, za darmo wzmacniać swój organizm. I cóż, co tam słychać po wczorajszym dniu Wszystkich Świętych? Ludzie powracali do swoich zajęć. W większości wydaje się, że to dzisiaj poniedziałek, ponieważ był dzień przerwy, który symulował jakby niedzielę. Tak się to w człowieku potrafi przestawić. No i cóż, co tam się dzieje u nas w tej naszej Polsce? A bardzo dużo się dzieje, sami dobrze wiecie, że dużo niebezpieczeństw czyha. I trzeba się po prostu w jakiś sposób przygotowywać. Nawet widzicie, w każdej wolnej chwili można wyjść sobie na grzyby, które jakimś tam, powiedzmy, posiłkiem będą. Chociaż co do teorii, powtarzam, teorii tego, iż grzyby nie mają wartości pożywczych dla człowieka. O, może w ten sposób. Nie zgodzę się z tym całkowicie, ponieważ sami dobrze wiecie, lub część z was na pewno wie, że poszczególne rodzaje grzybów są dla człowieka czasami, no nie chcę używać słowa, lekarstwem, bo to nie jest lekarstwo, tylko to jest dar natury, który potrafi chociażby taki grzyb jak kurka oczyszczać, odrobaczać. Także już w tym roku na kurki jest za późno, ale są również inne grzyby i każdy z tych grzybów ma jakieś działanie na organizm człowieka. Są między innymi takie, słyszałem taką wersję, gdzie grzyby potrafią ściągać jakby od człowieka na promieniowanie. I byłaby to może taka teoria, nie teoria, ale kiedy jeszcze byłem chłopakiem, który chodząc na ryby, rozmawiał ze starszymi ludźmi, którzy pracowali chociażby w nadleśnictwie i opowiadali mi taką historię. O, widzicie, cyk. Ładny podgrzybek. Tutaj mamy następny. I opowiadał taką historię, że kiedy ja miałem może 18 lat, ten pan miał już może koło 60. I opowiadał taką historię, że po Czarnobylu, wiadomo, napromieniowanie na glebę ogólnie mówiąc było bardzo duże. I strasznie dużo było wtedy prawdziwków tak zwanych lub borowików szlachetnych i również innych grzybów, ale wtedy było multum. Czy to nie czasami grzybnie powodują to, iż oczyszczają w ten sposób glebę, czyli zwykłe grzyby? I słyszałem jeszcze od wielu osób, bodajże od Adolfa Kudlińskiego, potwierdzenie, iż pewne grzyby działają w ten sposób. No ale cóż, widzicie, mamy wielu znawców naszych, wybitnych, powiedziałbym, specjalistów odnośnie naszego zdrowia, których nie ma oczywiście w mediach publicznych,
ale są na internecie, działają od wielu lat. Podajcie jakieś przykłady, na przykład w opisie w komentarzu, kogo mielibyście tutaj na uwadze jako naszą, że tak powiem, elitę ze strony medycznej odnośnie zdrowia. Jest wielu takich ludzi, wielu. Nie mówię tutaj o jakichś ministrach czy innych patałachach, ale mówię o prawdziwych Polakach, którym zależy na zdrowiu, nie tylko swoim, ale ogółu społeczeństwa, bo chore rolnictwo to chore społeczeństwo. I ci ludzie działają również z wielkimi patriotami polskimi, naszymi rolnikami. Też mam nadzieję, że wiecie, o jakich rolnikach mówię, którzy po całej Polsce jeżdżą od wielu lat i tłumaczą społeczeństwu, w jaki sposób się odżywiać i w jakiej obudzie jest to wszystko ogólnie, no krótko mówiąc, ten cały system pseudo polityczny. Także no, jak sami widzicie, gąska siwa, czy jakoś tak zwana, nie pamiętam, ale to jest również grzyb jadalny, który świetnie smakuje jako marynowany. Jeżeli ktoś lubi, zawsze można kogoś poczęstować kiedyś przy jakiejś okazji. A tak poza tym, no cóż tam się dzieje jeszcze? Jak widzicie, druga RP rośnie w siłę. Bardzo, bardzo dużo już jest, że tak powiem, pozytywnych efektów w całej Polsce. Działania pana prezydenta Potockiego. Pamiętajcie, podstawą nie jest mieć kawałek plastiku, chociaż on jest równie potrzebny jak i metryka urodzenia, ale podstawą jest również i wiedza, chociażby historyczna. Wiem, że również, że ludziom od małego, bo poprzez szkolnictwo, że tak powiem, zrażono i zakłamano ogólnie chęć do nauki takich przedmiotów jak historia. Są tam jakieś bzdety, które tak naprawdę w większości nie powinny interesować, tylko po co nam na przykład uczyć się jakiejś historii starożytnej, jakiegoś Egiptu, nie wiem, i tego typu. Pierw trzeba poznać siebie, swoje pochodzenie, swój kraj. Również dobrym przykładem jest to, iż ludzie bardziej atrakcyjnie wolą wyjechać na Malediwy, Majorki, Bóg wie, jakieś tam inne miejsca na ziemi, a nie znają swojego kraju, jaki jest piękny i wspaniały kulturowo, chociaż wśród ludzi jest ta kultura, ale no niestety już wśród następnych pokoleń jest ona tak zakłamywana, wymazywana ta kultura z pamięci Polaków, że dzisiaj naprawdę no, już tej kultury nie ma wcale. Co dziwne, ludzie to widzą. Jest to
nawet przedstawiane, ta antykultura tak zwana, jest przedstawiana w niedzielę, w najlepszych godzinach oglądalności, te wszystkie programy, kto najlepiej tańczy, kto najlepiej śpiewa i tak dalej, i tak dalej. Tam jest przecież wciskana ludziom obca kultura. Jakieś tam dzikie tańce, poprzebierani ludzie tacy, że tam, nie wiem, przypominające bardziej może obrzędy satanistyczne, jak jakąkolwiek kulturę z jakiegoś cywilizowanego, że tak powiem, kraju, z cywilizowanej części świata. No i tak w ten sposób się to dzieje. No ale wracając jeszcze do II Rzeczypospolitej Polskiej. No czas najwyższy, żeby wszyscy suwereni wzięli się w garść i zaczęli myśleć już teraz, o kolejnym jakimkolwiek zgromadzeniu, jakby jakiejkolwiek by nazwy nie miał, którą ogłosi pan prezydent Potocki. Ludzie, nieważne, czy będzie to dzień, w którym do pracy trzeba iść, lub trzeba coś tam innego załatwić. Tutaj nie ma czegoś takiego. Pamiętajcie, jeden dzień może wystarczyć, aby odmienić tutaj wszystko. Wyjść po prostu z tego bagna. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo mi się spodobało porównanie pana Jerzego Zięby, który w którymś z filmików powiedział, że przed wyborami to było oczywiście, że Polacy siedzą w szambie. No nie jest to, nie trzeba tu niczego udowadniać, po prostu siedzą w szambie. I to szambo kręci się powoli, szybciej, czasami wolniej, w prawą stronę. No i Polacy teraz wybierają, tak? Czy dalej ma się kręcić to w tą prawą stronę, czy ma zmienić bieg w drugą stronę. A tu chodzi o to, żeby wyjść z tego szamba, a nie kręcić się w którąkolwiek ze stron. I wiedzcie dobrze, że Druga Rzeczpospolita Polska jest to już dla niektórych praktycznie niewyobrażalne, żeby był taki powrót do zwykłej normalności. Wiadomo, że będą jakieś perturbacje, przecież to będzie, nie chcę tutaj przeklinać, ale to będzie potężne pieprznięcie na cały świat, rozumiecie? Także wiedzcie o tym, że warto poświęcić ten jeden dzień, namówić, poinformować swoich znajomych, że można pojechać jakoś grupowo się zorganizować. Jaki by to nie był dzień, będzie to fajny dzień. I w końcu Polacy zaczną sami kontrolować swój kraj. Ceny paliw na stacjach, myślicie, że one tak będą do pewnego momentu rosły? No to takie, zobaczymy za jaki czas zaczną ludzie jęczeć i narzekać. Jaki czas po wyborach, mam na myśli. Już zaczynają, ale to jeszcze jest znośliwe, bo jeszcze nie jest źle. Ale pętla powolutku z każdej strony się zaciska każdemu z Polaków. I każdy dalej jeszcze sobie rzepkę skrobie. Ale czemu nikt nie myśli, znaczy nikt, nie chcę tutaj mówić, że nikt, ale tutaj
trzeba myśleć o swoich następnych pokoleniach, swoich dzieciach, wnukach, aby zostawić im jak najlepszą Polskę. Bo jeżeli to będzie szło w takim tempie, jak to porusza się teraz, no to nasze dzieci, a wnukowie, no to już nie wiem, czy to będzie się rodziło następne pokolenie, ponieważ dobrze wiecie, że coraz więcej tej młodzieży, teraz wrócę tutaj znowu do żywienia, coraz więcej młodzieży żywi się tymi chipsami jakimiś, no po prostu ogólnie, krótko mówiąc, każdy produkt, który był wyprodukowany, zmodyfikowany genetycznie, skutkuje tym, iż w następnym pokoleniu, czyli dziecko, które się urodzi, jak dorośnie nastolatek dzisiejszy, to jego dziecko, które się urodzi, będzie bezpłodne. Rozumiecie, co to jest? Mam nadzieję, że tak. I są na to badania. Są w internecie. Również. Także nie tylko glifosaty i inne tego typu gówno, które jest sprzedawane jako środki ochrony roślin. No to powiedzcie mi, widzicie tu jakieś rośliny, tak? Są. Oj, przepraszam, że palcem trochę zasłaniam, ale nie wziąłem żadnego uchwytu. Widzicie to wszystko, co rosło tutaj, no powiedzmy, może i koło 80 lat. Czy to potrzebowało jakiegoś środka ochrony roślin, żeby takie wyrosło? No nie. Kolejny badziew przepchany przez kolejnych sprzedawczyków naszego kraju, którzy wiedzą, że to dobrze na pewno na wysokich szczeblach, że w jaki sposób to działa. I w taki sposób jest nas coraz mniej. Coraz większe problemy zdrowotne. Naprawdę, spotykam dużą grupę, dużo ludzi spotykam. I nie jest ciekawie, bo i dzieci, i dorośli chorują. Także no tak to wygląda, no. Toż tu dodać, no też sami widzicie, co się dookoła dzieje. Co się dzieje ze znajomymi, no z ludźmi, których znacie. Dlatego pamiętajcie, każdą wolną chwilę, nawet taką na grzybach, spędzajcie sobie chociażby chwilę pochodząc na boso, aby polepszyć całkowicie swój stan zdrowia. To działa na cały organizm. Układ kostny i krwionośny, ciśnienie, pomaga również na ciśnienie, jeżeli ktoś jest nadciśnieniowcem. Po prostu ładunki elektryczne odpływają z człowieka, które powodują obracanie się. Nic, będę kończył na tę chwilę, bo ludzie idą. Witam ponownie, musiałem przerwać transmisję. Szła grupka ludzi, trzeba było z nimi chwilę porozmawiać, także powiem wam moje takie doświadczenia. Chodzę już długo na boso. Jest takie, że jeżeli człowiek inny człowiek zobaczy na przykład takiego kogoś jak ja i widzi go na boso w takim miejscu jak las, to zaczyna się zastanawiać, czego tak, może sobie coś przypomnie. A czy zbywają też ludzie tacy, którzy się zapytają wprost. No to wtedy tłumaczę im,
Oni pamiętają oczywiście, że dziadkowie zawsze tak chodzili i zdrowi byli. No ale dzisiaj ludzie zapomnieli, bo moda, buty, odzież plastikowa również spowodowała szkody i powoduje. Przecież wystarczy przecież sportowców poubierać w te plastikowe koszulki i ludzie kupują folię badziewną. O, widzicie, jakie ładne widoki. Można sobie głęboko poddychać. I cóż, ja już powoli wracam sobie tutaj z grzybobrania i spacerku. I gadaniu do telefonu. Ja tak jak mówiłem, będę chciał coraz więcej nagrywać różnych rzeczy, bo różne ciekawe rzeczy się dzieją. Wracając do drugiej Rzeczpospolitej Polskiej, też również wiele rzeczy się dzieje, o których być może ludzie nie wiedzą, ale tam są również i czystki. Także wspierajcie. Dobrze wiecie, że są i też ugrupowania, które też należy wspierać. Nie szczędźcie tych 10 zł chociażby, ale co miesiąc. Czy na kogoś stać więcej? Na Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. OKO PZN. Wspierajcie również tych ludzi, ponieważ to oni tak naprawdę walczą o nasze dobra, naszą przyszłość, naszych dzieci, naszych wnuków. Chodzi o to, aby uwłaszczyć każdego Polaka. Niezbywalnie uwłaszczyć. Po prostu nie można tej akcji uwłaszczającej, nie można się wyzbyć, sprzedać, oddać. I w ten sposób nasze złoża, jako chyba to by był fenomen, gdzie cały naród zostałby uwłaszczony. Przecież to, no są może takie kraje, wiadomo, Norwegia czy też inne kraje, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, a musi się wydarzyć, ludzie, uwierzcie, to jest, ten system już tylko kwęka, no już się bronią, próbują robić Bóg wie co, żeby utrudnić ludziom życie. Naszym zadaniem jest walczyć na swoim polu również swoją wiedzą. Także zagłębiajcie się również w historię, skąd się wziął pan prezydent Potocki. Posiadajcie również dokumenty drugiej RP, aby się mieć czym legitymować, tylko i wyłącznie. Także róbcie coś, Polacy, nie zadawajcie tylko pytań na spotkaniach, co robić, tylko sami na swoim polu walczcie o swoje, tak? Nie pozwalajcie urzędnikom wchodzić wam na głowę, czy policjantom. A kimże oni są? Już pokazali podczas pandemii, jak działają, w taki sposób, jak w tej bajce z minionkami. Jak ukraść księżyc? Czy coś takiego? I minionki to są takie odzwierciedlenie policjantów dzisiejszych, funkcjonariuszy znaczy, którzy na rozkaz dowódcy swojego biegną i robią to, co trzeba. No, jakby trzeba było łapać blondynki z niebieskimi oczami, to by łapali blondynki z niebieskimi oczami, no. Bo tak trzeba. Oj. Mam nadzieję, że ten program będzie bardzo interesujący dla większości społeczeństwa polskiego. W tej stacji jestem po raz pierwszy. No, bardzo nam miło, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. No, trzeba przyjąć po mojej stronie. Ja udzielam basen wywiadów różnym stacjom, poza polskimi stacjami oczywiście byłem w
Kambodży również udzielałem wywiadów i to w tamtym kierunku. No, to jest zupełnie coś innego. Tam się mówi prawdę, tutaj się w tą prawdę fałszuje. Tak naprawdę, bo wszystkie te stacje telewizyjne głównego nurtu to są stacje ściekowe. Propagandowe, tak, tak. To jest najgorsze, co może być. Zresztą ta ucieczka dziennikarzy z Polski to jest nagmina, to jest taka choroba. Niepotrzebnie uciekacie, ponieważ nic wam nie grozi w Polsce, żadna odpowiedzialność karna. Panie prezydencie, przypomnijmy, choć jest wiele informacji na ten temat, również u pana prezydenta na kanale Facebook, YouTube. Co to znaczy być prezydentem drugiej RP na uchodźstwie i na czym, do czego upoważnia dowód suwerena, metryczki i tak dalej. Bardzo dobre pytanie, bardzo pani dziękuję za to pytanie. Otóż, proszę państwa, tak, jestem autentycznym, legalnym prezydentem Polski na uchodźstwie. Tak wygląda nominacja prezydenta. To będzie zresztą zrobione zdjęcie i będziecie mogli państwo się zapoznać. Jest po angielsku, z drugiej strony jest po polsku i to jest bardzo ciekawe. Czegoś takiego pan Ryszard Kaczarowski nie posiadał. Zresztą miałem spotkanie z nim na Jasnej Górze, bo tam mnie zaprosił i powiedział, że prezydentem zrobił go Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o dowody suwerena, to proszę państwa, dlaczego je wydaje? One są legalne. Kancelaria ma piękny szyld, który świeci się w nocy i jest zatytułowana Kancelaria Prezydenta 2RP. Wieszą flagi biało-czerwona i ONZ-owska. Dlaczego ONZ-u? Ponieważ jesteśmy akurat, tak się złożyło, że jestem dyplomatą rezolucji ONZ-owskiej z 1966 roku i to jest pełen immunitet. Ci, którzy posiadają te immunitety, są bardziej... mówi się, że nie powinno być immunitetu. Nie. Immunitety muszą być dla wielu, wielu osób, z uwagi na te czynności, które wykonują, a te czynności są bardzo ryzykowne. Wielu organizacjom partyjnym się to nie podoba, zwłaszcza systemowcom, którzy dokonują przestępstw. Tak jak na przykład wrócić tutaj trzeba, ale to może później wrócimy do tego, tylko pamiętam o dowodach suwerena. Proszę państwa, dowody suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej są legalnym dokumentem. Te dowody nie posiadają PESELi, bo nie muszą. Od 1 września PESEL-e zostały już wycofane w trzeciej RP. Tylko każdy obywatel może pójść do Urzędu Miasta, gminy, poprosić o zmianę dowodu. Nie chcę mieć żadnego PESEL-u, nie chcę mieć żadnych drażliwych spraw, które można kiedyś wykorzystać w przyszłości. Dowodem suwerena trzeba się umieć posługiwać, to jest po pierwsze, ale po drugie, my wydajemy również metryki urodzenia osób żywych. Dlaczego? Ponieważ te, które wy dostajecie, one są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, milion dolarów państwo bierze. I tam jesteście odnotowani jako osoby zmarłe. To się już sprawdziło wielokrotnie w życiu codziennym. I ja wiem, że to boli bardzo, no ale gdyby były wydawane nielegalnie, dawno bym był aresztowany. Nie będę aresztowany, bo nie mogę być aresztowany za coś, co jest wydawane dekretem i monitorem rządowym drugiej RP oczywiście. Tak to się przedstawia, ale szanowni państwo, i tutaj pani Magdo, trzeba poruszyć jeden temat, ostatnie referendum. Dlaczego to referendum? W tym referendum frekwencja była 40,91% i Państwowa Komisja Wyborcza, na to jest dokument, uznała to referendum za nieważne. Tak, proszę Państwa, to będą zdjęcia, będziecie Państwo mogli sobie poczytać, ale do czego tutaj zmierzam? I dlaczego Jarosław Kaczyński to zrobił? Jarosław Kaczyński zrobił to celowo. Celowo, doskonale zdawał sobie sprawę, że to referendum nie przejdzie, a nie będzie go można oszukać, czyli sfałszować. I nie sfałszowano. W porównaniu z konstytucją pana Kwaśniewskiego, która jest absolutnie nielegalna, bo było 42,86, której nie ma. I dlaczego to Kaczyński zrobił? Wiadomo, że jeżeli konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna, jest to udowodnione już, to wszyscy ci, którzy
kradli, okradali Polskę, są niewinni, nie mogą stanąć przed żadnym, ale to żadnym wymiarem sprawiedliwości, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest również nielegalny. Szanowni Państwo, to jest afera tysiąclecia. Cała Europa się z Polski śmieje, z kantów i przestępstw, które są dokonywane. Chociażby ten budżet, który teraz ujawniono, 5 bilionów 950 miliardów, to co jest pokazane. Natomiast 4 biliony 580 miliardów to jest utajniony. A co to oznacza? Oznacza to to, że wszyscy Polacy są pozbawieni swoich mieszkań, domów, gospodarstw rolnych, wszystko co ma jakąś wartość materialną. Dlatego ta ustawa w 2022 roku została zatwierdzona przez Sejm, a mówi o tym, że będzie wywłaszczania. W 2023 roku z kolei weszła ustawa, przez Sejm zatwierdził, odnośnie tak zwanych odwiertów gruntów. Co to jest? To jest to, że przyjedzie jakiś samochód, ma to pani na przykład złość, pani ma dom, ma pani dużą działkę i ktoś zrobi sobie odwiert i jakiś tam pan specjalista od tego typu spraw powie, przepraszam, ale tutaj są złoża odkryte i proszę się wynieść z tego domu. To się dzieje w Polsce dziś, tu i teraz. To są przestępstwa właśnie, ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w Polsce nigdy nie było po 1945 roku żadnego rządu polskiego. Proszę zobaczyć, to dotyczy Magdalenki. Tam zostało ustalone raz my, raz wy. I to jest kontynuowane, ale mało tego. Sam Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej powiedział jednoznacznie, chodziło tutaj o raport WSI, i powiedział, cytuję jego słowa, nie można opublikować publicznie, bo dzisiaj najwyższe stanowiska piastują dzieci. Dzieci, a w wielu przypadkach wnukowie, którzy zasiadają na samej górze. I proszę tam Państwa, funkcjonariuszy tak, UB, SB. Tak, i to powiedział pan Kaczyński. No chwała panu Kaczyńskiemu, że wprowadził to referendum 15 października. Ja mu bardzo za to dziękuję z całego serca. Pan Kaczyński doskonale wiedział, w jakim to celu zrobił. Zresztą profesorowie, którzy do nas przyjeżdżają, a jest ich multum odnośnie tej konstytucji, o nielegalności państwa polskiego i oni się za głowę łapią, dlaczego tego nikt nie ujawnia. Ja to ujawniam od 2015 roku, tylko nikt nie chciał tego słyszeć, bo nie było dowodów namacalnych. Pana kanał na YouTubie bardzo często przecież był banowany. Cały czas jakieś ktoś zgłaszał jakieś naruszenia, jacyś niby anonimowi ludzie, ciągle co, tak, coś. Bo to jest tabu, proszę Państwa, to niewygodnego coś. Tak. Nie wolno o tym mówić, a to, że Potocki to ujawnił w wersji papierowej również, to wiele osób łapie się za głowę. Nawet wiele telefonów miałem, to powiedzieć, bo to mogę powiedzieć, że to, co pan zrobił 15 października, 16 i 20, to pan już powinien dawno nie żyć. Pan włożył kij w mrowisko i nie wiadomo, dlaczego pan jeszcze chodzi po tej ziemi. Przecież Leper został powieszony, inni zostali zabici, a czy oni się boją pana ruszyć? Nie to, że boją. Proszę Państwa, ja mam swoje lata i wielu właśnie profesorów, ministrów może przychodzić po naukę do mnie. Zresztą to są ludzie, którzy się nie dają kompletnie do niczego. Do niczego. Zobaczcie, rozdawnictwo, jakie było, doprowadziło Polskę do bankructwa, do ruiny. To jest coś niesamowitego. To jest jakaś kara Boża nad Polską, nad narodem polskim w szczególności widnieje. Ja dostałem wezwanie, bo mam jeepa też, prawda, że w razie potrzeby mam zwrócić samochód do jakiejś tam jednostki. No oczywiście tego nigdy nie zrobię, proszę Państwa, ponieważ to jest moja własność. Ja jestem obywatelem drugiej RP, ale ci z trzeciej RP będą im zabierać. Konfiskować mienie w postaci zagrożenia wojennego. Ale proszę zauważyć, przecież Polska nie jest w stanie wojny z nikim. To, że Ukraina, prezydent ukraiński i rząd ukraiński w sposób bezczelny i wyrafinowany zgłosili Polskę o wielkie odszkodowania finansowe za wojnę na Ukrainie. Z jakiej racji, ja się pytam?
za to, że myśmy pomogli, ale proszę Państwa, Polska najwięcej dała sprzętu wojskowego i pieniędzy tak. z wszystkich państw w Europie. Ale niestety, to jest za mało, bo pan Zełenski, a zwłaszcza jego żona, będąc w Stanach Zjednoczonych, kupowała biżuterię za miliony dolarów. Miliony dolarów, proszę Państwa. To, które nas, od nas wyłudzili, to żona baluje na świecie, ale ma prawo. Ma prawo, bo Ukraina to jest takie państwo, to nie jest państwo przede wszystkim. Jest to coś, dziesiąty cud świata chyba, bo tam wszystko jest najlepsze. Niebiańska Jerozolima. Tak. Ale więcej spraw. Szanowni Państwo, tutaj jest dokument, ile firm, fabryk, zakładów zostało zamkniętych, czyli zlikwidowanych za geniusza i wodzowiciela gospodarki, jednego z panów premierów, na samym początku oczywiście. O nazwisku nie będziemy może mówić uwagi na to, po co, tak. ale każdy rozumny człowiek to doskonale sobie zdaje sprawę. I teraz Państwo musicie wiedzieć również o jednej rzeczy bardzo istotnej, mianowicie dlaczego była dymisja dwóch generałów. W sumie odeszło oprócz tych dwóch jeszcze 10 bardzo dużo pułkowników, no ale na miejsce jednego z tych najważniejszych generałów przyszedł przyjaciel pana Macierewicza. Ja znam Macierewicza osobiście, lubię z nim porozmawiać, bo bardzo wiele ciekawych kawałów opowiada. Tylko dlatego dostał nominację, że nie, ktoś musiał obsadzić ten urząd, prawda, generalski. Tego dnia, co było posiedzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, my byliśmy, ale niestety utajniono to, gdzie nie mogliśmy brać udziału. No to już jest paranoja, proszę Państwa, to jest paranoja. Ta paranoja to nie tylko w tym wypadku, ale w wielu, wielu innych. Przecież to przestępstwo goni przestępstwo. 1800 afer PiS-u. Ja nie mówię tutaj źle o PiS-ie czy o Platformie. Ja podchodzę do tego w sposób obiektywny, ale zarazem bronię ich, bo te afery są zgodne z prawem nieistniejącym, bo nie ma żadnego ładu składu. Ja rozmawiałem z panią prezes Sądu Najwyższego na ten temat. Ona mi, panie Potocki, co pan zrobił? Pan włożył w ten kij, w to mrowisko i dzisiaj wszyscy mamy tylko przez to kłopoty. Nie macie kłopotów. Ja was uszczęśliwiłem prawdą, powiedzmy nawet historyczną, bo to było 33 lata temu się działo, ten przekręt gigantyczny. I ja jestem wdzięczny panu Kaczyńskiemu, że on ujawnił to, a ja tylko dokonałem formalności. A formalności są nie do przykrycia. Dostaniemy za chwilę kolejne dokumenty na tą okoliczność, zresztą chciałbym świeże dostać. Ja mam wszystkie, które są potrzebne, aby w końcu naród zrozumiał. I proszę Państwa, to nie tylko to. Zobaczcie te badania, idzie kolejna pandemia. Pani minister, którą znam z Ostrowa Wielkopolskiego, ona tam była lekarzem, Niedzielski musiał odejść, bo musiał odejść z innych przyczyn, nie zawodowych, ale innych przyczyn, po części związane z funkcją, jaką kierował. Będą te szczepionki nowe, ludzie będą szczepieni. Nie mówi się, ile ludzi umarło. W Polsce umarło około 2 miliony ludzi. Ludzie umierają, bo te szczepionki mają taką właśnie taką czynność, ale nie mówmy o szczepionkach, bo szczepionki są mało ważne. Chcę powiedzieć jeszcze o paru innych sprawach, jeśli Państwo pozwolą i Pani bardzo proszę się wypowiedział. Musicie Państwo wiedzieć, że to już mówią nawet niektóre ciekawe media, Polska jest totalnym bankrutem. Pozostał tylko handel dziećmi. I to jest dobry interes, bo na tym się zarabia. Przecież pani Rachwalska, ona zajmowała się tymi sprawami swego czasu i też wszystko zasypamy pod dywan. Na ten temat się nie mówi, bo nie wolno, bo to był minister polityki chyba polityki socjalnej, jeśli dobrze mówię, pracy i polityki socjalnej. Ale szanowni Państwo, jest wiele innych przykrości, o których w ogóle się nie mówi, nawet rząd nie mówi. Skąd te biliony się brały, skąd te tak wielkie zadłużenia, przecież z rozdawnictwa. Nikt nie wie, ile myśmy dali tak naprawdę pieniędzy na Ukrainę.
A dzisiaj mamy kolejną wojnę, gdzie się wysyła polskich żołnierzy do Izraela. Ja słyszałem wypowiedzi Netanjahu, który powiedział, że Palestyńczycy zamordowali dzieci izraelskie. Ale dlaczego pan Netanjahu nie powiedział, jak izraelscy żołnierze mordowali również te dzieci? No właśnie, to tak w jedną stronę, tak samo jak właśnie była ta propaganda proukraińska, prawda? Też cały czas tylko mówili o tym, ilu Ukraińców zostało zamordowanych przez Rosjan, a nikt nie głosił, żadne te media głównego nurtu nie nagłaśniały tego, nie podawały statystyk, jak było po drugiej stronie, z drugiej strony. Bo nie można podawać tematów i spraw, które są bardzo niewygodne. Przecież kim jest pan prezydent Ukrainy? A no właśnie. Jest aktorem. Jest aktorzyną, był aktorzyną. Tam nawet są... Komikiem, satyrykiem. Erotykiem. A tak. Bo też są zdjęcia jego, prawda, w scenach erotycznych. Tak. Ale ja mu nie poza... Ma rację facet, no. Przecież miał radochę, się ubawił z tymi kobietami, że ona mu zezwalała na to, dlatego ją teraz obsypuje brylantami, diamentami i wszystkim, żeby mu przebaczyła chyba. No, no chyba przebaczyła. Tak. Nie można tego inaczej wytłumaczyć. To samo zobaczcie państwo, jak pani Agata Duda, Kornhauser, zrobiła zebranie Żydówek i powiedziała, wracajcie do Polski, tutaj macie domy, apartamenty, gospodarstwa, mieszkania. Ona powiedziała już wówczas prawdę. I dzisiaj to się dzieje w Polsce. To nas wszystkich czeka. Ale tylko czeka to obywateli trzeciej RP, bo drugiej RP niestety to nie czeka. Proszę Państwa, policjant nie ma prawa czegokolwiek zrobić złego dla osoby, dla posiadacza dowodu suwerena. W Warszawie nie ma takiej możliwości. Natomiast takie możliwości zdarzają się w innych miastach w Polsce. Dlaczego? Ano dlatego, że nadal chcą to jeszcze taić. Tego się już nie da taić, nie może tego taić. To wszystko wyszło na jaw. A dokładnie 15 października nastąpił koniec rozbioru Polski. To Polska już została rozebrana. Nie tylko dzisiaj, ale dużo wcześniej. Proszę pamiętać, że to, co niektórzy mówią odnośnie służby zdrowia, rzeczywiście nie ma służby zdrowia. Jestem zwolennikiem przywrócenia, bo musimy przywrócić tak zwane przychodnie, które były. Nie było nigdy kolejek. Dzisiaj czeka się po kilkanaście lat na operację. Ale zobaczcie Państwo, Ukraińcy w pierwszej kolejności byli leczeni, operacje były robione, a nasze dzieci nie. Ukraińskie dzieci się dożywiało w szkołach, milionerów dzieci, a nasze dzieci były głodujące. I są nadal głodujące dzieci Warszawy. Nie tylko Warszawy, bo w całej Polsce. Chcę Państwu powiedzieć, że od 2009 roku do 2012 roku dożywiałem szkoły w Warszawie. Można to sprawdzić, to ja mam szereg dokumentów, dyplomów. Bo rzeczywiście były głodujące dzieci. W 2012 roku przestałem dożywiać z uwagi na to, że doszło do konfliktu między mną a ówczesną panią minister edukacji. No, poglądy nasze się rozeszły nieco, ale oprócz tego wysłaliśmy ponad 5 tysięcy dzieci na wakacje letnie i zimowe w hotelach pięciogwiazdkowych. To też można udowodnić. A latem to wiadomo, nad morze, ale też i w góry, a zimą na biały sport. Byli wynajmowani instruktorzy, którzy uczyli te dzieci. Dzisiaj jedna z dziewcząt jest w światowej w randze. Czyli wyławiali przy okazji talenty spośród tych dzieci, z tych ubogich rodzin, często dysfunkcyjnych. Tutaj. Pan jeszcze stwarzał taką właśnie możliwość, żeby te dzieci mogły... O to chodziło, żeby pomóc tym dzieciom. Talent, to była bieda. Tak. Myśmy jeszcze wydawali obiady do domów. O, w takich manieszkach tu było. Tak. Brały te dzieci, bo były dzieci głodujące. No i ta śmierdząca afera głodujące dzieci w Warszawie, dzięki pani minister, bo ona po prostu zażądała coś ode mnie, co było nie do wykonania. Byłoby można wykonać, ale dlaczego się nie chciała przyłączyć finansowo do tego? Dlatego podziękowałem, przestałem dożywiać te dzieci. Przecież proszę Państwa, 1200 dzieci przebadałem kompleksowo. Każde badanie kosztowało 1580 zł. Proszę Państwa, dzieci w Warszawie są bardzo ciężko chore. Bardzo ciężko chore.
Przecież to przechodzi ludzkie pojęcie w XXI wieku. No jak to jest? Jak to jest? Ile dzieci wysłałem na operację do Szwajcarii? Sporo dzieci. I też to sfinansowałem. A dzisiaj co? Dzisiaj na Potockiego jadą hejterzy i inni. Tylko dlatego, że Potocki odkrywa prawdę? To jest niesprawiedliwość. Że mówi coś niewygodnego, tak. No tak, bo jeżeli komuś nie pasuje to, co pan mówi, no to i zgłasza naruszenie na kanale YouTube czy Facebook, no a z drugiej strony ktoś twierdzi na przykład, że no za przeproszeniem to świadczy o jakimś zaburzeniu to, co pan mówi, no to przecież ludzi zaburzonych nikt nie ma wszyscy potrzeby zgłaszać, bo wszyscy się z nich właśnie śmieją. Nikt by nie gdyby oni naprawdę wierzyli w to, że na przykład pan może no, mówić coś nieprawdziwego, czy coś, co miałoby świadczyć o szaleństwie, to już tak. Tak, bo i może ale też mówić. Nikomu by to nie przeszkadzało, prawda? Każdy oczywiście by się śmiał. A skoro oni jednak zgłaszają te naruszenia, to o czymś to świadczy. Nie, no strach, więc strach, proszę państwa, ma wielkie oczy, ale my jesteśmy otwarci na każde działania, pomagamy ludziom tak, jak możemy i tyle, na ile nas stać. Natomiast dziwię się, że społeczeństwo polskie nie dorosło jeszcze do wolności. My dajemy im wolność, suwerenność. Przecież słowo suweren to jest nasze słowo. Dzisiaj politycy, jak oni śmią mówić suwerenna Polska? Przecież proszę państwa, ja opatentowałem słowo suweren i nikt nie ma prawa się nim posługiwać. Ja mogę każdą osobę do sądu pozwać o odszkodowanie. Tego robił nie będę, bo nie mogę nikomu zabronić czegoś takiego, drodzy państwo. Nie można zabronić. Dobrze, że propagują suwerenów, że propagują wolną Polskę, bo wolna Polska jest naszą ojczyzną. My musimy walczyć. Jest trochę późno już do tej walki, ale pan Andrzej Duda dobrze powiedział kiedyś w wywiadzie. Polskę zachowajcie sobie tylko w sercu, bo już jej nie ma. I proszę państwa, to jest prawdą. To jest okrutna prawda. To jest. No to jest to okrutna prawda, ale jest. I ta prawda niestety, o której my mówimy, my rozmawiamy, zresztą pani doskonale wie, tak. Nie obawiam się ujawniać spraw, bo ujawniam wiele spraw, które są głęboko zatajone, bardzo głęboko. Miałem wiele problemów, przykrości, no ale trzeba stawić czoła. Pan jako pierwszy, zdaje się, w Polsce zaczął mówić o strategiach NWO, rządu światowego, nowego porządku świata. Potem też nawiązywał pan właśnie do pandemii, która ma przyjść, albo do tych przesiedleńców, bo tutaj nie chodziło o uchodźców. W 2003 roku zacząłem mówić o tych pandemiach, zacząłem mówić o tych przesiedleńcach. Zacząłem mówić o wysiedlaniu narodu polskiego, o rządzie światowym. Z tym rządem światowym walczę cały czas. I to wszystko dzisiaj się potwierdziło prawdzie. Wszystko. Natomiast jeszcze raz się muszę odnieść do tego cudu, który zrobił Jarosław Kaczyński. On naprawdę zrobił to, czego się nikt nie spodziewał. Nawet w PiS-ie, przecież dwa dni pan Ziobro zniknął z areny, ponieważ chodziło o referendum. Się nie odzywał, a teraz wyszedł z PiS-u. Cała ta jego organizacja wyszła z PiS-u, no bo wszystko, co robił Ziobro, dzisiaj zostało rozwiązane. Rozwiązane. Wiadomo, że nie można ich będzie ani skazać, ani ukarać w jakikolwiek sposób, bo nie można karać kogoś, jak nie istnieje, jak nie ma tej prawdy. A Konstytucja wyraźnie o tym mówiła i to jest rzeczą świętą. Zobaczcie państwo, co się dzieje w Sejmie. Ja mam masę polityków, oni są już tam w którąś kadencję i oni też mówią, panie Potocki, po co pan ten kij w to mrowisko włożył? Tak by się po cichu, po kościach to rozeszło i nikt by nie miał do nikogo o nic pretensji. Czy proponowano panu korupcję na przykład? Wielokrotnie. A. Proszę państwa, mnie się nie da kupić, ja jestem nie do kupienia, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest nieco inna, że nie można oszukiwać. Mamy już taki kwadrans akademicki, więc postaram się, żebyśmy w miarę płynnie przeszli do
do naszego spotkania, bo w tym celu Państwo tutaj przyszliście. Pozwolę się przedstawić. Nazywam się Dariusz Owsik. Między innymi dzięki mnie, panu Andrzejowi Ptasińskiemu, zorganizowane jest tutaj spotkanie, zaproszeni goście. Też dzięki Andrzejowi Majkowskiemu, który jest organizatorem, który nas tutaj gości kawą, herbatą i pomieszczeniem. Również dziękuję. Zaprosiliśmy tutaj pana prezydenta Potockiego, żeby nam przedstawił sam. Nie wiedzieliśmy, że będzie osobiście, ale tym bardziej jest nam miło, że mógł przyjechać w dosyć szerokim audytorium, bo osób jest więcej. Ja nie będę wszystkich Państwa przedstawiał z tego względu, że myślę, że każdy zapowie kilka słów i nie będę też przedłużał, bo myślę, że tutaj nie chodzi o to, żeby wysłuchać, tylko żeby przejść do konkretów merytorycznych. Także witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy dzisiaj pomimo niedzieli, ładnego słońca poświęcili swój czas, bo to jest też duże wyzwanie. Także oddaję głos tutaj prelegentom i bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Witam Państwa serdecznie. Na frekwencję. Myśleliśmy, tak szczerze mówiąc, że może być mniej osób, no ale dopisało. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowo ja będę tylko odpowiadał na Państwa pytania, a sekretarz stanu, tutaj jest drugi podsekretarz stanu, również pani Elżbieta jest podsekretarzem stanu. Proszę zadawać im pytania, mają olbrzymią wiedzę. Ja ciągle mówię o tym wszystkim i jeżeli są jakieś pytania trudne, to proszę mi zadać, ja je chętnie odpowiem i wyjaśnię. Ale myślę, że pan sekretarz stanu doskonale sobie poradzi. Na pewno lepiej jak ja. Dziękuję. Więc dziękujemy za zaproszenie. Tutaj z panem Andrzejem żeśmy parę razy rozmawiali, żeby to spotkanie doszło do skutku. No i szczęśliwie faktycznie parę osób przyszło, nas parę osób przyjechało z terenu i to jest dobrze, bo takie spotkania nie za duże są bardzo korzystne właśnie dla wymiany poglądów. Ja, bo było pytanie takie, żeby cokolwiek powiedzieć do GRP, prawda? Bo nie wszyscy tą wiedzę posiadają. Oczywiście nazwa druga RP wzięła się stąd, że mówimy w związku z tym, że obecnie została stworzona trzecia RP. Istnieje tylko jedna, państwo polskie, prawda? Polska Rzeczpospolita. I wprowadzenie nazwy drugiej RP czasami jest mylące, czasami ludzie pytają się, co, skąd się to wzięło. Oczywiście wiadomo, że to jest okres tego państwa, które funkcjonowało do 1939 roku i funkcjonuje nadal do dnia dzisiejszego. Tylko jest formalnie na emigracji. Pytania są bardzo często takie, co to znaczy, że państwo jest na emigracji. Kiedy prezydent wrócił z emigracji, skoro jest w Polsce? No, wiąże się to oczywiście z zakończeniem II wojny światowej. Bo jak Państwo wiecie, my do dnia dzisiejszego jesteśmy w stanie wojny. W stanie wojny jesteśmy z Niemcami i w stanie wojny jesteśmy z Rosją. To, że bieżąca, powiedzmy, polityka zaokrągla tą sprawę, zakłada, że wszystko jest w porządku, to nic nie jest w porządku. Problem polega na tym, że w momencie podpisania traktatu pokojowego z Niemcami można będzie uznać, no i porozumienia z Rosją, można uznać, że druga wojna dla Polskiej Rzeczpospolitej się zakończyła. Tylko są problemy. Z kim? Z kim na Zachodzie podpisać, ponieważ Niemcy jako takie też się przeobraziły. I tutaj są problemy po prostu prawne i techniczne. Ale to nie jest tematem może rozważania tego tematu w tej chwili, ale generalnie to jest to, żebyście Państwo mieli świadomość, że jest taka sytuacja. Jeżeli te traktaty będą podpisane, to wtedy prezydent nie będzie już na emigracji formalnej. I to jest chyba jeden klucz. W związku z tym, że oczywiście w chwili obecnej
sytuacja jest delikatnie mało stabilna, jeżeli chodzi o wewnętrzną sytuację Polski. My jako druga, nazwijmy to RP, opieramy się tylko i wyłącznie na konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Dlaczego? Ponieważ wszystkie ustalenia i wszystkie decyzje, łącznie z ostatnią konstytucją Kwaśniewskiego, traktujemy jako nieważne i one są formalnie nieważne. Tylko przyjęło się, że mamy w to wierzyć, że one są w porządku i one są jak najbardziej obowiązujące. Dekret prezydenta Raczkiewicza z 1939 roku jasno określił, że wszystkie decyzje po 1939 roku państw okupacyjnych są z mocy prawna nieważne. I w dalszym ciągu to obowiązuje, czyli wszystko to, co się dzieje, ustawy, decyzje, które zapadają, one są właściwie bezprawne. Z tym, że to nie zmienia faktu, że reżim obecny nas rozlicza z tego. Każdego człowieka, każdego, nazwijmy to, obywatela rozlicza z obowiązujących, wystawionych przez nich przepisów prawnych, które zostały narzucone. Natomiast na domiar tego wszystkiego ważną rzeczą jest dla nas, Polaków, że III RP, jako powiedzmy sobie grupa, która uważa, że zawiaduje Polską, dokonała właściwie sprzedaży polskiej w 2002 roku, ponieważ my od czerwca 2002 roku staliśmy się korporacją. To stało się za panowania pana prezydenta Kwaśniewskiego i my nie jesteśmy już państwem. My jesteśmy korporacją. Wszystkie instytucje, wszystkie struktury na terenie Polski stały się podmiotami spółki handlowej zarejestrowanej w Nowym Jorku. I w związku z powyższym nasze podatki, nasze zarobki już od tego okresu płyną za wodę. Oczywiście zostaje parę złotych tutaj, żeby ta administracja się utrzymała. Trudno mi w tej chwili powiedzieć dokładnie ile, ale z tego co wiem, to 30% zostaje, a 70% wyjeżdża do nowych właścicieli. Bo jeżeli zaczniemy grzebać, prawda, no nie potrzeba wiele grzebać, rzucimy parę wzrokiem na strony internetowej, to bardzo szybko znajdziecie Państwo każdą instytucję, która ma swój numer rejestracyjny DANS, rejestracji w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście raporty roczne są wszystkie składane przez nasze Ministerstwo Skarbu do Stanów Zjednoczonych. Także my już nie jesteśmy, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze. Już nie wspomnę o sprawach politycznych, jak to wygląda, bo jesteśmy i dlatego wszystkie powiedzmy sobie zarządzenia ostatnie nie mają na celu, żeby poprawić dobro rdzennych mieszkańców tej ziemi, tylko żeby zwiększyć, powiedzmy sobie, poddaństwo i zależność od nowych właścicieli, w stosunku do nowych właścicieli. To jest tyle, co jest najważniejsze. Dlaczego mówimy o drugiej RP, że to jest fundament w ogóle uratowania Polski, państwa polskiego? W związku z tym, że zgodnie z dekretem Raczkiewicza z 1939 roku, w przypadku, gdzie wszystkie ustalenia, przepisy niekorzystne dla społeczeństwa po tym okresie są niebyłe i nieważne, zresztą w poszczególnych dekretach pan prezydent Jan Potocki również to podkreślił, jaka jest, powiedzmy sobie, perspektywa i korzyść tego wszystkiego. A mianowicie taka, że w momencie objęcia władzy w ciągu jednego dnia wszystkie zobowiązania, sprzedaż Polski, osadzenie się obcych podmiotów na ziemiach polskich, na majątku ziemskim i na wielu instytucjach, to jest wszystko nieważne. To wszystko jest wyzerowane. I te miliardowe zadłużenia, które nasi, powiedzmy sobie, pseudo-właściciele, pseudo-rządzący
powiedzmy sobie, zrobili, one stają się nieważne, te wszystkie umowy. I tutaj jest ta zaleta, że możemy się w ciągu jednego dnia wyzerować, jeżeli chodzi o zadłużenia. W przeciwnym wypadku nas już nie ma. Dążenie cały czas obecnej władzy jest dążenie do jak największego zadłużenia Polski. Co to znaczy? Dostać właśnie, zwiększyć datki, zwiększyć, powiedzmy sobie, te zadłużenia miliardowe, które powodują. Chodzi o to, żeby stworzyć sytuację, że pomimo tego, że nasza gospodarka była bardzo mocna, jedną z największych potęg w świecie swego czasu, bo zajmowaliśmy się właściwie w czołówce, jesteśmy teraz w czołówce od końca. I sytuacja jest taka, że pomimo tego, że ta nasza gospodarka sprzedana, roztrwoniona dzięki decyzji Balcerowicza i jego następców, bo żeśmy zamiast ją, jak to się rozbudować, to się nastąpiło, jej wyprzedaż nastąpiła, całego przemysłu i likwidacja, zaraz pokażę coś, to pomimo tego dąży się, robiąc te zadłużenia, do takiego zadłużenia Polski, aby państwo było niewypłacalne. Co to znaczy? Jeżeli my będziemy niewypłacalni w 100%, to wszyscy, którzy ci właściciele, powiedzmy sobie, częściowo na giełdach zachodnich, przejmą to państwo. I tak jesteśmy przejęci, ale tu będzie już prawne przejęcie tego państwa. Nie mówiąc o innych umowach, które nie są oficjalnie powiedziane, że my jesteśmy oczywiście podzieleni już, to terytorium zostało już podzielone przez poszczególne grupy, bo to trudno nazwać państwa, dlatego, żeby po prostu w odpowiednim momencie z tych regionów wciągnąć zyski. Ja tu pokażę za chwilkę taką karteczkę, bo ostatnio przypadkowo to wydrukowałem. Ile zakładów przemysłowych zginęło, zostało zlikwidowanych, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o spożywcze zakłady, jeżeli chodzi o inne, prawda, o całą gospodarkę. Po prostu to zniknęło. To się w ogóle wierzyć nie chce, że z dobrze funkcjonowanych, lepiej czy gorzej, zakładów, zamiast je lekko dofinansować i rozbudować, najprostsze to było ruchem zamknięcie, zlikwidowanie, wyzerowanie i sprzedanie tego, co jeszcze pozostało za małe pieniądze, bo oczywiście chodziło na tym, że przy tych transakcjach się różne cuda dzieją, to już nie będę tego rozwijał dalej. Także to jest najważniejsza rzecz z tych, co chciałbym przekazać. No i oczywiście sprawa w ogóle tutaj budowania całej struktury drugiej RP na tych naszych ziemiach. Polega na tym, no pan prezydent podjął tutaj na podstawie dekretów wydajemy dowody suwerena, metryki. Wydawaliśmy prawo jazdy, w tej chwili jest zawieszone, ale będzie od nowa wydawane, bo tam pewna rekonstrukcja administracyjna następuje. Do celu jest oczywiście paszporty, których na razie nie możemy, to znaczy możemy, ale nie wydajemy tylko dlatego, że koszt administracyjny jest bardzo wysoki i chodzi o to, że przy ilościach zainteresowania suwerenów po prostu jest poza zasięgiem uzasadnienia ekonomicznego. Niemniej z punktu widzenia prawnego nie stoi nic na przeszkodzie, natomiast po maleńku będziemy budować już struktury państwowe, czyli w tej chwili chcemy uruchomić w najbliższym czasie po prostu rejestrację podmiotów gospodarczych i w ogóle budowanie struktur państwowych. Co nastąpi, to jest związane oczywiście w dalszym ciągu z ilością zainteresowania suwerenów, a z drugiej strony oczywiście wiąże się z kosztami finansowymi. Także, żebyście państwo, ja tak patrzę tutaj, co ja jeszcze najważniejsze sobie chciałem powiedzieć, ale chodzi o to, żebyśmy, dobra, jeżeli chodzi o legalność dokumentów, bo wszyscy, większość suwerenów ma czasami problemy z tymi dokumentami. Oczywiście chciałbym powiedzieć, że zmiana nie idzie łatwo. Wprowadzenie nowych elementów nie jest rzeczą prostą, tym bardziej, że system broni się
My mamy na co dzień bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o hakowanie, wydawanie złych opinii na temat drugiej RP, prezydenta i administracji, bo oczekiwanie jest bardzo proste. Dlaczego prezydent tego nie zrobił? To znaczy co? Co miał zrobić? Jednym palcem miał to wszystko przekreślić. Muszą być ludzie. Ludzi nie ma do pracy, ludzi nie ma do działania, ludzi nie ma do funkcjonowania w tej nowej strukturze. Każdy chce, żeby to się samo załatwiło. No i oczywiście czekają. Poczekamy, zobaczymy, jak to będzie. Z tego czekania niewiele będzie, ale no, my w dalszym ciągu robimy swoje i staramy się to wszystko uruchomić. Oczywiście z dokumentami są czasami problemy z administracją. Dlaczego banki prywatne, korporacyjne, wyznania handlowego nie chcą akceptować? No bo im to nie pasuje. Żądają numeru PESEL, który od września już formalnie, zgodnie z ustawą nowej tej trzeciej RP, nie funkcjonuje. Ale wszystko idzie cały czas z rozpędą. Poza tym ludzie oglądają bez przerwy tą telewizję, która bardzo fajnie, jak to się mówi, prasuje umysły i zmienia światopogląd dla siebie. I nie ma otwartego myślenia, otwartego, jasnego wiedzy. No szkoła już nie wspomina o szkole, bo szkoła to w ogóle robi co, zupełnie co innego, jest do innych celów. I teraz wiedza skąd? Oczywiście pewna wiedza jest na stronach internetowych naszych, www.wrp.com.pl, jest na tej drugiej stronie info. Natomiast ja odwołuję się i wszystkich zalecam wyszukiwanie wszystkiego w internecie. Każdy mówi, a bo nie ma, mam trudności w tym urzędzie, w tamtym urzędzie, to ja chcę prawnika i tak dalej. Pamiętajcie, że prawnicy to jest struktura korporacyjna. Jego rola jest zupełnie inna tego prawnika. Jego rola jest taka, że on ma oddać wziąć pieniądze i sprawy nie załatwić. Natomiast uważam, że każdy, jeżeli posiądzie odpowiednią wiedzę, da sobie radę ze wszystkim. I tutaj odwołanie właśnie do pozyskania tej wiedzy. Niestety, do momentu, dopóki Państwo nie będą i wszyscy zainteresowani sami się tej wiedzy zgłębiać, przede wszystkim historycznej, sytuacji aktualnej, prawnej, jaka jest, że te przepisy nie są ważne, a jakie są ważne i na czym się oprzeć, to każdy będzie miał trudności. Do momentu, dopóki ta świadomość i ta wiedza o aktualnej sytuacji nie będzie w nas samych, dosyć głęboko, to każdy z nas będzie miał problemy. To odwołuje się do tego, żeby każdy pozyskiwał tą wiedzę sam i sam bronił siebie. Bo ta świadomość oczywiście, ta wiedza, jeżeli jest, daje niesamowitą siłę. Na każde pytanie, na każdy zarzut znajdziecie odpowiedź, i z każdej trudnej sytuacji znajdziecie wyjście. Taka jest moja rada. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Bo ja za chwilkę będzie się pan prezydent chce coś powiedzieć, czy nie później, tak? Dobrze. Już jest. Tak, dobrze. Tak. Ja chciałam zapytać, jaki jest faktyczny stan zadłużenia Polski, bo w internecie krąży sumują i przeogromne, że 5-6 bilionów. Proszę pani, niech pani to podzieli, pomnoży razy 2 i może będzie przybliżenie jakieś, bo są budżety oficjalne i nieoficjalne. Pan prezydent powie. Proszę państwa, oficjalnie jest 5 bilionów 950 miliardów złotych, a długu ukrytego jest 4 biliony 250 miliardów. Dodatkowo. To znaczy, to jest dużo więcej jak prawie 10 miliardów, bilionów. To jest tyle, ile warte są wszystkie majątki każdego z nas. I nie liczcie na to, że to komuś pójdzie płasem. Trzeba starać się, żeby do tego nie doszło. Ale Sejm, ten, który jest obecnie, ja nie głosowałem, w ogóle nie byłem na wyborach, bo te wybory były i tak sfałszowane, i tak, bo już są protesty.
Trzeba wiedzieć, co się robi, trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Już chodzą różnego rodzaju pogłoski, że ci z drugiej RP się wywinęli z tego. Proszę Państwa, to są głupoty tak mówić. Ja nie widzę podstawy do tego. To, że jesteśmy państwem suwerennym, druga RP jest suwerenna. A proszę zauważyć, nigdy w Polsce nie mówiono o jakąkolwiek suwerenności. Nigdy. Od 2015 roku mówię o suwerennym państwie, o suwerennym narodzie. I teraz nagle wszyscy ci dzicy posłowie, co dostali się do tego koryta, oni mówią, że są suwerenami. Być może są suwerenami, tylko czego? Czego? Bo ja tego nie rozumiem. Polska jest jedna, prawda? Legalna to jest druga RP. Legalna. I zobaczcie, teraz to udowodnię Państwu. To referendum, które było w tych wyborach, to było referendum pana Kaczyńskiego. On zrobił zemstę na trzeciej RP. On się zemścił, ale uratował wszystkich, łącznie z Wałęsą, z uwagi na to, że okazało się, iż konstytucja Kwaśniewskiego jest nielegalna, ma 42,86%. My o tym mówimy, ja w szczególności od 2009 roku. Co oni zrobili? Bo to jest naprawdę podstawowa wiedza człowieka. Oni zmienili sobie, bo było 6 milionów bodajże, tak? 125 tysięcy było na tak, a 6 milionów 120 tysięcy, a milion było na więcej, mniej, prawda? O milion, tak? O milion. I proszę? Zabrakło miliona, ale to nie w tym rzecz, bo prawo referendalne mówi wyraźnie 50 plus jedna osoba i w tej właśnie, w tym referendum pana Jarosława Kaczyńskiego Państwa Komisja Wyborcza odrzuciła, bo było 40,91, czyli wymaganego procentu nie było. Ja wiem, że gro osób w ogóle nie rozumie, co to jest referendum, w jakim celu jest zrobione, jaka winna być frekwencja. I tutaj pan Kaczyński dla nas zrobił wielką przysługę, naprawdę bardzo wielką przysługę, zresztą bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, wygląda jakbyśmy mieli spółkę z nim, że one, to jest dziwna sprawa, prawda, ale no po prostu dla nas zrobił dobrze, ale zarazem dla wszystkich rządów, bo żaden z tych rządów, ale to żaden, nie może stanąć przed ani wymiarem sprawiedliwości, ani przed Trybunałem. Ponieważ nie ma konstytucji, nie ma. Natomiast jeżeli druga RP dojdzie, to możemy ścigać tylko tych, którzy nas zrabowali i zniszczyli. Bo tutaj mamy, zresztą damy Państwu zobaczyć, ile tych państwowych zakładów zostało niesprzedanych, a rozdanych. To jest skutek spotkania i umowy zawartej w Magdalence. To dotyczy konkretnie Okrągłego Stołu i dzisiaj te partie, które tak się między sobą gryzą, to jest jedna i ta sama banda. To są sami kryminaliści, mordercy i złodzieje. Przepraszam, że tak, takich słów używam, ale tutaj ja nie znajduję żadnego innego słowa. Bo jakże można to zrobić? I tutaj co powiedział pan sekretarz stanu, powiedział prawdę, że zaczęło się ten cały bałagan w 2002 roku, kiedy zostaliśmy wpisani do rejestru spółek kodeksu handlowego i zarejestrowani w Stanach Zjednoczonych na giełdzie. Dlatego też mogą robić z nami co tylko zechcą. I proszę Państwa, ja lubię powiedzieć na taką okoliczność dowody, jakie są. Mianowicie jest dowód,
ustawa pana Dudy, w ogóle trzeciej RP, ustawy, które są, mówią wyraźnie, że można człowieka zabić na ulicy, zastrzelić i nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności. I to jest prawdą. I trzeba się z tym liczyć. Ktoś powie, że ja fantazjuję, opowiadam bzdury. To nie są bzdury. Zobaczcie państwo, w wielu miastach w Polsce, o tym mówiliśmy dużo wcześniej, że będą patrole wojskowe, wojska amerykańskiego i są. I oni mogą zabić człowieka. To, że media mówią wyraźnie i na Facebooku również wypowiadają się osoby, to, że trup leży na ulicy, to nie szkodzi. To w ogóle nikomu nie powinno przeszkadzać. Milion worków na zwłoki Polska zamówiła, a konkretnie MSWiA, i te worki zostały dowiezione. Dlaczego nikt nie powie, ile tysięcy wojska polskiego pojechało do Izraela? Dlaczego nikt nie powie, ile tysięcy wojska polskiego zostało zamordowane na Ukrainie? Dlaczego nikt nie powie, że około 10 tysięcy, bodajże, tak, jest aresztowanych żołnierzy polskich? Ale co mówią? Ano mówią coś takiego, że to wojsko jest płatne i nie bardzo ich interesuje. No, dobra wymówka. Dlaczego w takim razie wcielają do wojska, znaczy na komisje wojskowe, na siłę każdego? Ci, co mają dowód suwerena, to się potrafią wybronić z tego, natomiast wszyscy inni pójdą. I to jest też nielegalne z uwagi na to, że żeby iść się zarejestrować, to musisz iść do wojska na jakieś szkolenie. A tutaj nie ma czegoś takiego. Wielu z nas było, tak? Ale oprócz tego jeszcze kobiety też będą musiały iść do wojska, bo mało ludzi jest. Bardzo mało ludzi jest w wojsku. Putin wezwał do wojska 420 tysięcy osób do 35 roku życia. W Polsce zabierają wszystkich do 65 roku. Teraz państwo sami sobie wykalkulujcie, jak to jest i dlaczego to jest robione. Przecież tak naprawdę to jest przesiedlenie Ukraińców do Polski, a Polaków wysłać na Ukrainę, żeby ile się da wybić, to tyle należy wybić. To jest program właśnie rządu światowego, między innymi. Jest taki ciekawy artykuł, jadąc właśnie, to by się puścić też powiem, żeby się państwo sobie poczytali i zrozumiecie dopiero, że ta wojna, która jest na Ukrainie, to ona może trwać długo, dużo, bardzo długo, dopóki Ukraińcy się nie wykrwawią całkowicie. Ale armia amerykańska pozbywa się złomu, który mają, i liczą na konto Ukrainy, że dostają jakieś tam pieniądze. Nieprawdą to jest. To samo Polska została rozbrojona. Polska jest jedynym państwem na świecie, która najwięcej dała nie tylko sprzętu wojskowego i wszystkiego, co jest z tym związane, ale również i pieniędzy z wszystkich państw całego świata. A mało tego, jak to jest, że bo Ukraina złożyła doniesienie o gigantyczne odszkodowanie od Polski za te wydarzenia, które mają miejsce. Bo oni chcieli zniszczyć również gospodarkę rolną, w szczególności polską. I to się prawie że udało. Udało. Także, ale to jest nie tak groźne, jak to, że nowi właściciele będą się ubiegać o te gospodarstwa, o wiele innych profitów narodu polskiego. W 2016 roku Agata Duda, oni są po rozwodzie zresztą, to państwo chyba już wiecie o tym, zwołała Światowy Zjazd Żydówek. I ona powiedziała publicznie, cytuję słowa jej, bo są jej słowa, nie moje: wracajcie do Polski, tutaj macie wszystko. Domy, mieszkania, apartamenty, gospodarstwa. A Polacy będą wam służyć, bo Polacy to nie ludzie. Mówią o nas bydło. To mówią właśnie ci z tych elit pisowskich. Proszę państwa, nie chcę tutaj się rozwodzić nad tym tematem, bo nie wypada, żebym ja coś takiego mówił, ale my musimy budować Polskę od nowa.
I proszę pamiętać, że Polska, druga RP, nie jest nikomu nic winna, nie mamy żadnego zadłużenia. Mamy biliony środków finansowych, które muszą być w Polsce zwrócone i wypłacone, począwszy od pierwszej wojny światowej, skończywszy na obecnej sytuacji, która jest. Od pierwszej wojny światowej, nie tylko od drugiej. Ponieważ, jak wiecie, 175 miliardów marek w złocie za pierwszą wojnę światową Trybunał Narodowy, Międzynarodowy nakazał wypłacić Niemcom i to zostało wypłacone. To nas okradli Francuzi i Anglicy, nam nie dali jednej marki w złocie. To są gigantyczne środki finansowe, ale my to odbierzemy. Bo proszę pamiętać, nie mówię już o II wojnie światowej, ile są na biliony. Za samą Warszawę mamy wyrok na 850 miliardów dolarów. Ale pomińmy to. Trzeba wiedzieć jeszcze o innych sprawach, które są, a są bardzo skrywane przez tą władzę, którą mamy. Właściwie to nie jest żadna władza, to jest, ja nazywam ich nierządem. Przecież w Polsce zmarło po tych szczepionkach około 2 miliony osób, to było chyba na styczeń czy luty tego roku. Ile teraz jest dodatkowych tych ofiar, to trudno powiedzieć, ale zbliża się kolejna tura szczepionek. Ci, co pójdą, to wszyscy pójdą do piachu. Ja myślę, że mądry człowiek się nie da zaszczepić, a głupie się da i ja takich ludzi w ogóle nie żałuję. To mówię otwartym tekstem. Wybierasz sobie swoją drogę życia, musisz zejść z tego świata. I to jest właśnie warunek rządu światowego. Gdybyście jakieś mieli Państwo pytania, to chętnie odpowiem, ale teraz daję. Może jest tutaj Pani sekretarz. To... Kolejna chciała zapytać. Tak. Panie Prezydencie, czy jest ktoś, jakieś państwo, na kogo możemy liczyć? Proszę Państwa, najlepsze powiedzenie to jest licz na siebie. My, bo musicie wiedzieć, nam nikt nie pomoże. Gdy wybuchła druga wojna światowa, to tylko jedno państwo na świecie wzięło Polaków w ilości 120 tysięcy. Które, Wojtuś? O właśnie, tylko, a myśmy wzięli Ukraińców miliony, którzy nas okradli, a teraz do sądu o gigantyczne odszkodowania i będziemy płacić. Mało tego, traktaty, które zostały zawarte przez Dudę, Szydło, później Morawieckiego co do Ukrainy, to jest przerażające. Jak to my mamy odbudowywać Ukrainę? I tutaj powtarzam, dowodem na to jest to, że właśnie między innymi za tą sprawę oddali nas do Trybunału Międzynarodowego. Właśnie woli uzupełnienia. Trzeba popatrzeć na to wszystko szerzej troszeczkę. Dlaczego się to wszystko dzieje? Oczywiście sprawa, powiedzmy sobie, nazwijmy to operacji wojskowej na Ukrainie, bo to nie jest wojna, ma bardzo głęboki cel. Przede wszystkim chodziło o stworzenie sytuacji, że Rosja zostanie przyciśnięta, delikatnie mówiąc, do muru. To muru, o którym mówili od 2008 roku oficjalnie, że jeżeli będzie bardzo przesuwana polityka Stanów Zjednoczonych i oczywiście układu NATO, to no tak, oczywiście Anglia, Francja też, no to jest to związane ze wszystkim razem, to on zareaguje, bo chodzi o ten bufor bezpieczeństwa między Wschodem i Zachodem, którym w jakiś sposób była Ukraina. Ale to przesuwanie chodziło właśnie o stworzenie sytuacji napięć, bo cała operacja wojskowa i dalsza działalność na terenie Ukrainy ma głębszy cel, a mianowicie stworzenie tej błękitnej Jerozolimy, która oczywiście w umysłach elit handlowego wyznania ma za zadanie stworzenia nowego miejsca egzystencji dla narodu żydowskiego,
który w tej chwili jakby oczywiście dopuścił do stworzenia takiej sytuacji, ten Hamas zaatakował, bo oczywiście mówią, że to nikt nie wiedział, ale oni doskonale wiedzieli, dlaczego to się zdarzy, żeby stworzyć, że my jesteśmy biedne środki, nie możemy się gdzieś podzielić i trzeba nas tutaj ulokować. I oczywiście te próby lokacji już na terenie Ukrainy jak najbardziej są widoczne w pewnych miejscach, bo my oprócz tego, że mamy jakieś swoje informacje internetowe, to są rozmowy z ludźmi, którzy mówią, co się tam dzieje w rzeczywistości i to oczywiście na ten temat oficjalnie nikt nie będzie nic wiedział. Także takie trzeba popatrzeć, że te ruchy geopolityczne są oczywiście sterowane. To nie jest tak, że wyszło paru, jakieś grupy militarne wyszły i zaczęły działać. To jest bardzo głęboko sterowane i to jest związane oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze o pieniądze z biznesem światowym. Oczywiście tarcia są bardzo duże, zobaczymy jaki będzie wynik. Tu z tych materiałów właśnie, które pan prezydent wspomniał, to ta wojna na Ukrainie ma trwać. Na wykrwawienie chodzi o to, żeby tych ludzi było coraz mniej, żeby było miejsce do zasiedlenia nowych społeczeństw. Także to jest długofalowa polityka i bardzo głęboka. Nie myślmy, że ta działalność tam się prędko zakończy. I właśnie najsmutniejsze to, że młodych ludzi ciągną tam i oczywiście za wszelką cenę chcą wcielić i tam, żeby po prostu ci ludzie ginęli. Mamy nieoficjalne informacje, że około 10 tysięcy Polaków już zginęło w tych działaniach. I oczywiście to jest ukryte. Mieliśmy tam taką sytuację, ile to było, pół roku temu, że jakąś ilość martwych ludzi znaleziono w szybach kopalnianych, Bogdance. Tak dalej, co zostało szybko zablokowane i obcięta wszelka informacja. Także się różne cuda dzieją. Także musimy mieć świadomość, że to nie jest koniec tych działań, nie rządu. Natomiast młodzi ludzie, czasami mamy przypadki, zgłaszają się do nas o pomoc, staramy się im pomóc i tutaj prowadzimy rozmowy i pisma z tymi komisjami pseudopoborowymi. Ponieważ mieliśmy przypadek jeden czy dwa takie, że suwerena wzięli i wyprowadzili w kajdankach, żeby na komisję pojechał. Oczywiście to się wiąże z jakimiś tam odszkodowaniami w stosunku do tych ludzi, tych policjantów. Natomiast jedyna uwaga, nie podpisywać żadnych dokumentów. To jest podstawowa rada dla wszystkich. I nie dać się wciągnąć właśnie w dyskusję i wymianę listów, pism, ponieważ chodzi o to, żeby nawiązać ten kontakt umów handlowych między ofiarą a rządzącym. Daję pani Eli informację. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że mamy taki dokument jak deklaracja kopenhaska. I może tutaj czytam, że z dnia 29 czerwca 1990 roku ona jednoznacznie stwierdza, że wybory w Polsce są nielegalne i opisane. I z jakiego powodu? Sam ten dokument niedawno był aktywowany, ukrywany przed Polakami do tego stopnia, że nawet nie przetłumaczono go na język polski. W konferencji tej brało udział 34 państwa. Po tak zwanym upadku reżimu komunistycznego Polska już wówczas nie posiadała statusu państwa. Została przekształcona w trzecią RP, spółkę z OO, by następnie zarejestrować ją w systemie amerykańskim, firm spółek Edgar, by następnie zarejestrować fundusz powierniczy Poland Republic of na Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Nowym Jorku. Z całym majątkiem narodowym, włącznie z ludźmi i na podstawie aktów urodzenia, pozbawiając ludność trzeciej RP nie tylko praw człowieka, ale również prawa naturalnego z urodzenia, nadając ludziom kod kreskowy z zapisem drukowanymi literami jako martwe przedmioty podlegające obrocie handlowym. Nie ma znaczenia, czy zostanie oddany na kogoś głos, liczy się tylko w tym oszustwie wyborczym frekwencja. I Polska oficjalnie została zarejestrowana jako korporacja Poland Republic of.
i dokument spotkania kopenhaskiego konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KPWE można znaleźć na stronach internetowych. I jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że my zostaliśmy oszukani, ponieważ Polska została nielegalnie włączona do Unii Europejskiej. Wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 11 maja 2005 roku, sygnatura akt K18/04, opublikowany w OTKZU 5A/2005, pozycja 49, dziennik ustaw numer 86, pozycja 744 z dnia 17 maja 2005 roku, dotyczy traktat akcesyjny o przystąpieniu Rzeczpospolitej do Polskiej do Unii Europejskiej, podpisany w dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. I tu jest cała sygnatura i traktat akcesyjny był i jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Źródła, ja to puszczę, można sobie ewentualnie zdjęcia zrobić. Pierwsze, Unia Europejska jest tylko spółką założoną przez Rothschilda dla Watykanu i Izraela, bez żadnych suwerennych praw i uprawnień państwa podlegające jakiejkolwiek konstytucji. Po drugie, Polska to czysto watykańska firma kontrolowana z Izraela, zarejestrowana w USA. Firma ta może wydawać warunki prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie może wydawać ustaw i rozporządzeń. My ludzie nie jesteśmy okupowani przez USA czy Unię Europejską. Jesteśmy okupowani przez własną udawaną oficjalność. Jak wszyscy powinni wiedzieć, nadal nie mamy żadnych traktatów pokojowych, tak jak pan prezydent mówił, bo do dzisiaj jest tylko zawieszenie broni. Pierwsza wojna światowa została zakończona rozejmem, druga światowa kapitulacją Wehrmachtu. Dlaczego liczy się tu rozejm, a nie kapitulacja? Bo III Rzesza nie była państwem i w świetle prawa międzynarodowego nie miała nic wspólnego z Niemcami. Szóste, dlatego Niemcy i 26 krajów związkowych nie są okupowane przez aliantów. Okupowana jest firma Brit i firmy niemieckiej pozorowanej w służbie cywilnej. Dlatego nawet nie jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Wierzymy w to tylko dlatego, że jesteśmy okłamywani i dlatego, że nasi właśnie współobywatele, fikcyjna biurokracja, brutalnie egzekwują wszystko, za co im się płaci. Nikt nie może tu legalnie uchwalać ustaw i rozporządzeń z powodu stanu wojennego od 1914 roku. Wszystko jest zamrożone do dzisiaj. Nie ma rządu, nie ma urzędników, nie ma ustaw, nie ma rozporządzeń, nie ma członkostwa w Unii Europejskiej. Nic nie istnieje, pozorowana służba cywilna nie mają prawa stosować, nawet nas dotykać. Wszyscy biegną tylko za kłamstwami i oszustwami Watykanu i Izraela, właścicielami firmy PN, tak zwana Polska. I jeszcze chciałam coś takiego powiedzieć, że ogólnie dostępna wiedza stanowi, że wszystkie instytucje, które były państwowe do 1989 roku stały się spółkami prawa handlowego i można to sprawdzić w wywiadowni gospodarczej, która nadaje te numery pod adresem Bisnodle-Duns. I w firmie tej można nabyć raporty wszystkich prywatnych firm, które mają nadane numery przypisane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. NIP, REGON, DANS. I ten ostatni numer mówi o firmie zarejestrowanej na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Wszystkie instytucje III RP są prywatnymi firmami usługowo-handlowymi z danymi numerami. Tak więc w rejestrze UPIK widnieją prywatne firmy i inne jednostki organizacyjne, takie jak sądy, prokuratura, policja, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, miejskie i gmin oraz powiatowe starostwa, przychodnie zdrowia, szpitale, kliniki, kancelarie komornicze, adwokackie, ZUS, KRUS, Sanepid i chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś prywatnie ma firmę, to jakby samoczynnie w
wchodzi na giełdę papierów wartościowych. Tu mamy suwerenów, którzy mają prywatne firmy i wystarczy, że zarejestrował tą firmę w KRS-ie, od razu wędruje na spółkę papierów wartościowych. Artykuł numer 9 Rzeczpospolitej Polskiej znaczy mówi jasno, prawo polskie musi dostosować się do prawa międzynarodowego, a prawem międzynarodowym jest UCC, Jednolity Kodeks Handlowy. Właśnie przez UCC cały system korporacji rządowych, czyli nierządy, banki, system sądowniczy, szkolny, gminny, policja, urzędy skarbowe, został wykluczony i przejęty przez OPPT 1776 w 2012 roku. Bóle papieskie były anulowane przez procedurę OPPT. Także Watykan, do którego należało wszystko, stracił na więcej, bo stracił wszystko. Wszystko, co robili do tej daty 2012, jest nielegalne. Po tej dacie włącznie z tym, co jeszcze chcą zrobić, obostrzenia, nakazy, zakazy, oprócz tego, że nieważne, to na dodatek w hańbie. Liczą na niewiedzę ludzi, ale my to już wiemy. Jeszcze takie coś jakby ważne, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Dane milionów Polaków znajdują się na Szeszelach, dostępne po 40 zł, czyli księgi wieczyste za opłatą spółka zarejestrowana na Szeszelach udostępnia dane ksiąg wieczystych, którym właścicielem jest formalnie resort Zbigniewa Ziobry. Wyciek dotyczy danych milionów Polaków. Prokuratura badała sprawę, ale śledztwo zawieszono. W Polsce taka działalność jest nielegalna, ale nie mamy możliwości zakazania tego procederu, jeśli dzieje się to poza granicami kraju, mówił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Zyski z procederu idą w miliony. Także mamy nasze księgi. Jeszcze w 2013 roku Rzeczpospolita alarmowała o wycieku danych 16 milionów hipotek. Przejął je serwis zarejestrowany na Szeszelach, który działa po dziś dzień. Firma chwali się na swojej stronie internetowej, że operuje na oficjalnych danych należących do ministra Zbigniewa Ziobry. Serwis pozwala namierzyć księgę wieczystą zupełnie inaczej niż resort, który wymaga znajomości jej numeru. Wystarczy wyłącznie numer albo lokalizację działki. Ponieważ źródłem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mają Państwo gwarancję, że dane uwidocznione na naszym portalu odpowiadają dane zawarte w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. I tu mamy również to, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie współpracuje z żadną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie. Także to, że nie ma, również jak widzimy, wykradają nasze dane, po to im te PESEL-e są, żeby wykradać nasze dane łącznie z księgami wieczystymi. My za nasze księgi wieczyste, jeżeli chcemy odpis księgi wieczystej, który nie jest oryginałem, musimy płacić prawdopodobnie 100 zł. Natomiast jakakolwiek firma, czy nawet organizacja przestępcza, która bazuje na naszych danych, dostaje to za 40 zł. I to cały plik, ile tylko chcą, wpłacą jedną kwotę 40 zł i mają wszystko, dostęp do całej bazy danych. Przepraszam, że tak długo, ale ja jeszcze mam taką fajną informację, jeżeli chodzi o dowody nasze suwerena. Tu takie małe opracowanie też mam, że odnośnie dowodu korporacyjnego, na którym się możemy opierać, korporacji. Czy wie, że dowód osobisty nie jest Twoim dowodem tożsamości, a jedynie dokumentem potwierdzającym istnienie fikcyjnej osoby fizycznej, którą de facto nie jesteś. Posługując się tak zwanym dowodem osobistym, bierzesz jedynie odpowiedzialność za maskę, którą Ci narzucono. Okazanie dowodu osobistego z niewolniczym numerem PESEL to
to przyznanie się, że należysz do systemu i do korporacji, która nami zarządza. Pisanie imienia, nazwiska wielkimi literami to jest to tak zwane capitis dementi maxima, czyli pozbawienie praw obywatelskich i wolności. Taka notacja oznacza, że prawie morskim jesteś osobą martwą. Zwróć uwagę, że właśnie tak pisze się na nagrobkach. Imię i nazwisko w różnych dokumentach, w tym akcie urodzenia lub dowodzie osobistym, pisane wielkimi literami oznacza nie ciebie jako człowieka, ale twój awatar, czyli tak zwaną osobę fizyczną, niewolnika. To tak zwane capitis dementi maxima, czyli pozbawienie praw obywatelskich wolności. Dowód osobisty to kawałek plastiku będący oszustwem, a nie dokumentem tożsamości wydanym przez amerykańską firmę Republic of Poland. Jest kartą identyfikacyjną osoby fizycznej. I takie żądanie okazania nielegalnego dokumentu to wymuszanie posługiwania się Żądanie okazania nielegalnego dokumentu to wymuszanie posługiwania się nie swoimi danymi. Danymi. Zapis na tym dokumencie jest niezgodny z zapisem w metryce urodzenia. Paragraf 24 kodeksu karnego. Kodeks karny to jest stan prawny aktualny na dzień 20 czerwca 2022. Dziennik ustaw. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku. Okazując firmowy dokument, dowód trzeciej RP zostaje się cichym wspólnikiem przestępstwa. Na tym kawałku. Okazując firmowy dowód trzeciej RP, zostaje się cichym wspólnikiem przestępstwa. Na tym kawałku plastiku brak podpisu osoby działającej w imieniu organu wydającego, ponieważ każde pismo musi być podpisane przez uprawnioną osobę, na przykład naczelnika wydziału. Inaczej takie pismo jest nieważne. Dokument mający rzekomo zaświadczać o naszej tożsamości nie jest przez nikogo uprawnionego podpisany. Zatem taki dokument jest prawnie nieważny i to jest kolejne potwierdzenie oszustwa. Wynika z tego, że dowód osobisty nie jest potwierdzeniem naszej tożsamości jako żyjącego człowieka, suwerena, członka narodu polskiego. Jest to fikcja prawna, na przykład Jan Kowalski drukowanymi literami, obywatel, fikcyjna osoba. Wszelkie umowy cywilno-prawne zawierane przy pomocy tego dokumentu dowodu osobistego są prawnie nieważne i niewiążące. Zgodnie z artykułem 271 kodeksu karnego, który mówi o fałszerstwie intelektualnym przy użyciu danych dużych liter obok siebie, duże litery nie stanowią wyrazu w języku polskim. Artykuł 27 Konstytucji RP użyto skrótowców. Przykład ZUS, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więc skrótem od takiej nazwy jest decyzja, postanawia prezydent miasta. Czyli samo to, jeżeli na podstawie Konstytucji z 1935 roku widzimy, że to jest fałszerstwo i każdy, kto jakby świadomie, suweren zwłaszcza, świadomie okazuje dowód korporacyjny trzeciej RP, no sam siebie robi niewolnikiem, posłusznym niewolnikiem i współpracuje z tymi organami nielegalnymi. Także tyle chciałam po prostu uświadomić. A nasz dowód trzeciej RP, tu jest również napisane, kim jesteś człowieku. Niewolnictwo doskonałe to system zależności, w którym niewolnik sam nie wie, że jest więźniem, a dodatkowo broni tego systemu, bo dzięki niemu buduje swoje poczucie wartości, ważności. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, kim jesteś? Naprawdę, większość osób prawdopodobnie odpowie, nazywam się X, Y, mam Z lat, skończyłem szkołę V i obecnie wykonuję zawód W, na stanowisku G, mam funkcję w społeczeństwie M, jestem matką, ojcem, nazwano ciebie człowiekiem i to jest to. Także, że tu można również sobie ewentualnie zdjęcia zrobić, także tyle. A nasz dowód jest, no może tyle.
Państwa, Pani przekazała... Ja jedno pytanie. Proszę bardzo. W mediach już jest to głośno, że Pan Schulz z Europy oczywiście do 2025 roku chce założyć Stany Zjednoczone Europy i jeśli ktoś się nie podporządkuje prawu temu, to będzie wydalany z Europy. Czyli jedno pytanie, a drugie, czy Unia Afrykańska jest własnością globalistów? To znaczy odnośnie tego pierwszego pytania, to chciałbym przybliżyć, że to jest oczywiście miłe oczekiwanie korporacji finansowej i rządu światowego, który chce stworzyć jednolite państwo i tak długo będziemy wszyscy gnębili, dopóki to nie powstanie. To zresztą już powiedziane było dawno i jeszcze już w latach jeszcze 60. i 70., bo ten cel stworzenia tego państwa już powstał na początku ubiegłego stulecia. Także tutaj należy pamiętać, że Niemcy są taką samą korporacją jak dzisiaj od 2002 roku Polska. Polska była, najdłużej się opierała temu wszystkiemu. I tak samo jest w Francji i tak samo jest z innymi państwami europejskimi. Czyli opanowanie tej struktury staje się dla globalistów stosunkowo proste. I tu jest tylko kwestia świadomości przeciwstawienia się temu wszystkiemu. Natomiast jeżeli chodzi o państwa afrykańskie, część tych państw się stara wyzwolić lub się wyzwoliła, aczkolwiek tam jest dosyć skomplikowany problem, ponieważ w to miejsce momentalnie, to ja rozumiem, że tu chodzi o sprawy byłych kolonii. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację afrykańską, w to miejsce błyskawicznie nie ma pustki, więc tam wchodzą kto? Wchodzą Rosjanie, wchodzą Chińczycy. Chińczycy, jeżeli chodzi o środkową Afrykę, praktycznie ją opanowali w bardzo dużym stopniu. Trudno mi powiedzieć, bo nie analizuję tych danych ekonomicznych, no bo zajmujemy się raczej tu i teraz tym tematem. Natomiast chcę powiedzieć tylko, że Pani Ela w tej swojej wywodzie przekazała bardzo dużo ważnych informacji i proszę je potraktować jako punkty sygnałowe, ponieważ zrozumienie tego całego tematu no wymaga troszkę głębszego po prostu posiadania wiedzy i życzę, żeby każdy na hasełkach, które Pani tutaj Ela powiedziała, no to wszystko wymaga rozwinięcia. Te materiały wszystkie znajdziecie w internecie, są w publikacjach i w książkach, ponieważ po tych informacji trudno sobie ukształtować w psychice obraz rzeczywistości, który jest jeszcze bardziej ponury i bardziej obszerny. Natomiast to są tematy, które wymagają głębszego posiedzenia, zastanowienia i po prostu zgłębienia ich. Także tu Pani Ela zrobiła taki skrótowy materiał, natomiast to wszystko są bardzo głębokie zagadnienia, które wymagają, jak to się mówi, opanowania. I to, co powiedziałem na początku, suweren to jest człowiek świadomy i nie ma prawa ten, kto tych praw nie zna. Jeżeli zgłębicie to, co się dzieje dookoła, znajdziecie odpowiedź na każde pytanie i wątpliwość. Może nie na każde, ale na większość. I będziecie wiedzieli, jak się przed systemem i bronić. Natomiast oczywiście nie mamy metody w przypadku załatwienia siłowych tych zagadnień. Natomiast jeżeli chodzi o punkty prawne, to znajdziemy na praktycznie każdy atak odpowiedź. Ja na razie dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Może Pan o Bractwo Konopki odpowie coś, coś podpowie, rzuci okiem. Dzień dobry Państwu. Ja tak słuchałem, jak Ela czyta bardzo mądre informacje i z całym szacunkiem dla Państwa zastanawiałem się, czy 10% z nas wie, o czym ona czytała. Dlatego mówiłem o zgłębieniu. I proszę odpowiadać, czy wszystko to, co ona przeczytała, czy to jest jasne? My oczywiście teraz nie będziemy w szczegółach to, co Pan Wojciech mówił, tego rozwijać, ale tak chciałbym się zorientować, jaki jest poziom wiedzy i nie po to, żeby kiepkować, tylko po to, żeby wesprzeć tutaj wszystkich Państwa, a przy okazji zawsze
jak jestem na szkoleniach, które sam prowadzę, czy uczestniczę, to edukuję się. Jak to jest u Państwa? Czy Państwo jesteście świadomi tego wszystkiego? Bo uważam, że no, dla nas informacja cenna, z kim mamy do czynienia. Czy Państwo się spotkaliście z tym? Czy ktoś po raz pierwszy słyszał o tym, co Ela czytała? Proszę Pana, to jest wróg o wiele gorszy, o stokroć gorszy niż Krzyżacy i Tatarzy razem wzięci. Tamci to byli mili chłopcy. Tak jest, ma Pan rację. W porównaniu z tym bazieniem, co teraz jest, to naprawdę mili chłopcy to byli. Trzeba tam jeszcze jedno wiedzieć, dlaczego... Tam była zabawa w piaskownicy. Dlaczego żydostwo nienawidzi Rosji? W porównaniu z tam. Z kilku powodów. 1000 lat temu, kiedy u nas rządził Mieszko I, tam na Rusi rządził Światosław. A co on takiego zrobił? Ano rozbił koczownicze państwo Chazarów. A kim Chazarowie byli? Oni jako pierwsi przyjęli judaizm. Judaizm z odrzuceniem Talmudu. Czym się głównie zajmowali? Handlowaniem niewolnikami słowiańskimi. Na Słowianach robili kokosowe interesy. I zostało im to do dzisiaj. Tak jest, ale kniaz Światosław się ich pozbył. W bardzo brutalny sposób, ale się badzielia pozbył. Panowie, co sądzicie o Brixie? No, Rosja, Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, Argentyna, Republika Południowej Afryki. No oni się rozwijają, świetnie. Proszę Państwa, to jest znakomita sprawa. Jedna z najlepszych w ostatnich stuleciu. Bo to, co mamy dzisiaj, to tak naprawdę nie mamy niczego. Dorobiliśmy się jednej rzeczy, bankructwa. I nie tylko lichwiarstwa, niewolnictwa. Niewolnictwa. I to mamy dzisiaj. Niedawno wróciłem właśnie z Kambodży, byłem ponad 30 dni, tak? Miesiąc byliśmy. Proszę Państwa, tam było takie wydarzenie, bo też był niejaki pan prezydent Stanów Zjednoczonych, jak on się nazywa? Biden na niego mówił, Biden. I wyobraźcie sobie, gdy zaczął mówić, to było spotkanie z królem, tam była delegacja, między innymi nasza była. W pewnym momencie Bidet odezwał się i powiedział, że 20 miliardów dolarów dostanie Kambodża, jeżeli wpuści wojsko amerykańskie, które będzie szkoliło wojsko ukraińskie właśnie w Kambodży. Proszę Państwa, żadna telewizja w Polsce nie pokazała, bo nie można było. Król dopadł do tego prezydenta, tak go odepchnął, że ja myślałem, że połamie sobie nogi. Zrobiono przerwę około 15 minut, po przerwie wrócił, przeprosił króla za niefortunną wypowiedź. Ale co zrobił? To zwykła taka kreatura jest, taki nędzarz dla mnie. Poleciał do Wietnamu i tam chciał to samo zrobić. Też go wyrzucono, tam jeszcze powiedziano więcej. My pamiętamy jeszcze wasze napalm. Rozumiecie Państwo? Ja powiem tak. Stany Zjednoczone muszą zostać starte z powierzchni ziemi. Tam jest kultura 211 lat. To państwo ma 211 lat. To nie jest żadne państwo. Bo Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to jedno i to samo świństwo. Ja nie chcę tutaj mówić o złych rzeczach, bo po co, bo nie po to tutaj jestem, w ogóle miałem się w ogóle nie odzywać, ale w pewnym momencie to mnie to ponosi i muszę coś powiedzieć. Wolę, żeby inni mówili, a chętnie odpowiem na każde pytanie, jakie tylko Państwo mi zadacie. Bo nie może być tak dalej. Nie może być tak dalej. W Polsce jest fałsz, to jest rasizm. Mówi się, że Łukaszenka czy Putin to rasiści, to są... kto jeszcze? Jak oni mówią jeszcze? Faszyści. Dyktatorzy. Faszyści, rasiści, dyktatorzy. Największymi dyktatorami to jest właśnie ta Polska i wszystkie państwa w Unii Europejskiej. To jest rasizm, to jest niewolnictwo.
Przecież proszę Państwa, czy Polska miała kiedykolwiek jakąkolwiek kolonię gdzieś w Afryce? Nigdy. Ale pozostałe państwa miały. I właśnie ci niewolnicy wracają do właścicieli. Ja to powiedziałem chyba w 2009 albo może później, może w 2015 roku. To później miałem między innymi na jednym ze spraw karnych wyrzucone, że określiłem ich w ten, a nie inny sposób. Prawda boli wszystkich, ale co więcej, prawda boli dzisiaj społeczeństwo polskie o tym, o czym my mówimy. Boli. Oni nie chcą się pogodzić z tym, że wszystko jest lewizną. Lewizną. Ale niestety jest to lewizna. Za co oczywiście my będziemy płacić. Nasze dzieci, to co ja mówię o dzieciach, wnuki tego nie spłacą. Jest tylko jedyne wyjście. Tylko powrót i fotel prezydencki dla drugiej RP. My mamy gigantyczne środki finansowe z odszkodowań za pierwszą, drugą wojnę światową. My nie potrzebujemy żadnej zarazy Unii Europejskiej. Żadnej. Ona jest niepotrzebna. My nie dostajemy tyle pieniędzy, ile tam dajemy. No, to musi być biznes. A biznes polega na tym, okraść ile się da, ale figiezwak im dać. To wszystko jest kłamstwo. Teraz zobaczcie Państwo. Skoro Polskę stać jest finansować Ukraińców w Polsce, to dlaczego nie jest stać polskiej młodzieży szkolić poza Polską na koszt Skarbu Państwa? Bo to trzeba zrobić. Dobrze, dziękuję. To dużo powiedziałem. Ale chciałam się zapytać, Panie Wojtku, jak Pan myśli, ci generałowie, którzy odeszli z wojska, oni to zrobili, przypuszczam, z pobudek prywatnych, no bo jeżeli sąd jest nielegalny, to chyba kto by ich sądem nawet... No, to była sprawa tak? Właśnie teraz Izraela, ale i Pan Prezydent powie. To proszę powiedzieć właśnie. Proszę Państwa, to był bodajże poniedziałek, o 2:30 właśnie z Pragi dostałem ten telefon od jednego z tych osób, że zdymisjonowali się z uwagi, nie tylko na to, na gorszą sprawę, nie chcieli podpisać rozkazu wyjazdu Wojska Polskiego do Izraela, aby brali udział w wojnie z Palestyną. Mało tego, nie tylko dwóch, ale 10 odeszło, a ilu pułkowników, do tego nikt nie wie. Ci generałowie są bardzo cenni, bo to są patrioci i to tacy naprawdę uczciwi, rzetelni. Mieli honor i odwagę, ale ten, którego pan Duda, bo to nie prezydent, mianował do rangi generała, to był przyjaciel i jest przyjaciel, nie wiadomo jak bliski Macierewicza i tam chyba tego małego, jak nam się zwa, Kaczyńskiego i resztę, którzy w tym kotle się tam nakręcają wzajemnie i tam różne rzeczy robią. Nie w porządku. No, była decyzja, po prostu rozdźwięk nastąpił, ponieważ ta decyzja była podjęta bez konsultacji przez prezydenta i z wyłączeniem właśnie wojska i to spowodowało bardzo duże napięcie. Między innymi, bo tam jest dużo więcej tych elementów, które powoduje rozdźwięk, jeśli chodzi o struktury wojskowe. Słuchajcie Państwo, prezydent cały czas mówi, że bez narodu nic nie zrobi. I to jest właśnie prawda. Naród bez prezydenta też. Pierwsze zadanie dla nas tutaj wszystkich zgromadzonych to jest restytucja państwa polskiego. Bo my sobie możemy mówić o obecnej sytuacji politycznej, no ale tak pytanie jest takie, czy w korporacji w ogóle jest sytuacja jakaś polityczna? Nie ma. Tam jest właściciel tej korporacji, jakiś pewien człowiek albo grupa ludzi ma na świecie wiele, wiele korporacji, które udają państwa i oni po prostu rządzą. To chyba tego sobie nie trzeba uświadamiać. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy i podejrzewam, że choć reprezentujemy tą grupę
ludności, czy Płocka, czy okolic, którzy wiedzą, to i tak zachowujemy się i dajemy dowód na to, jakbyśmy jednak nie wiedzieli. I po czynach ludzi się poznaje, zatem trzeba poznać genezę tego wszystkiego, jak do tego doszło, i to jest bardzo ważne, ale to jest temat na kilka spotkań i chronologicznie trzeba by sobie było pewne sprawy wyjaśniać. Tutaj w tej chwili druga RP, no, bez dwóch zdań, jest państwem polskim. Żebyśmy musimy wzmocnić państwo polskie, czyli wesprzeć w pracy. My budujemy urzędy, budujemy struktury. Potrzebni nam są informatycy, potrzebni nam są bankowcy, księgowi, ci, którzy znają się na administracji, najlepiej tacy, którzy być może już są na emeryturach, którzy nie mają takiej sytuacji, że dziecko zachorowało, albo muszę zarabiać teraz pieniądze, w związku z tym no, praca, bo też muszę najpierw zjeść, czy rodzina, moje dzieci. Takich ludzi szukamy, informatyków, którzy będą potrafili odpowiednie programy stworzyć, żeby to u nas po nowoczesnemu też funkcjonowało. I proszę, jeżeli ktoś z Państwa ma takie umiejętności, to się zgłaszać. I choć... No i po prostu działać. My na razie nie jesteśmy w stanie finansować wynagrodzeń pracowników, czy tych, którzy są na urzędzie, bo jeżeli chodzi o strukturę państwa, to tu nie ma pracowników. Już na pewno nie wykonujemy roboty, bo robotami nie jesteśmy. Ale pomału oczywiście to wszystko. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzymy najróżniejsze rejestry, bo moim zdaniem państwo składa się z najróżniejszych wielu, wielu rejestrów. Czyli mamy rejestr dowodów osobistych, mamy rejestr metryk, rejestr prawa jazdy, ono jest trzymane, ale za chwilę będzie wydawane na nowo, będzie można u nas znać prawo jazdy. Paszporty, oczywiście, jak pan Wojciech tutaj wspomniał, też mogą być, tylko pytanie dla ilu ludzi, czy my chcemy. Nas jest ciągle za mało. To jest takie w ogóle zadanie dla nas wszystkich. Myśmy mieli ostatnio spotkanie na Zoomie. Ci, którzy chcą dla drugiej RP coś robić, nie wszyscy byli zbiór tych tutaj po Polsce porozsiewanych. Ja zadałem pytanie tym, którzy trochę tam się tak według mnie oczywiście mądrzyli, że jestem ciekaw, ilu wy ludzi przywieziecie do Płocka i czy w ogóle będziecie w Płocku. Cieszę się, że jesteście. Nie, ale no tutaj są ludzie w różnym wieku, mają żony, dzieci, wnuków i tak dalej, sąsiadów. To jest praca u podstaw. My musimy edukować i jeszcze raz edukować. Jak nie będziemy mądrzy, nie będziemy znali genezy, historii tego wszystkiego, co jest przyczyną zła, które nas tak bardzo dotyka, to nie ruszymy z miejsca. Tak to musi być. Jednym, czyli potrzeba nam ludzi. Bardzo proszę się zgłaszać. Może państwo znacie takich, którzy są mądrzy, którzy no, zechcieliby tutaj nas wspierać. Bo my sami, zwróćcie państwo uwagę, że tak naprawdę to jeszcze jest jedno biuro w drugiej RP, które funkcjonuje, czyli w Krakowie. Urząd, tam jest taki rzeczywisty urząd. Nie dojechali, mają najdalej. To też nie musieli, bo jest dostateczna reprezentacja. Ale wszystko jest w naszych rękach. Ja może powiem taki przykład. W tej chwili mówi się tak. Hulajnogę możesz wypożyczyć, auto możesz wypożyczyć, mieszkanie możesz wypożyczyć, nie miej nic i będziesz szczęśliwy. To jest wszystko odwrotnie. Żeby być szczęśliwym, to trzeba zakładać rodzinę. Rodzina jest najmniejszym, można powiedzieć, no komórką państwową, najmniejszym państwem. Rodzina jest silna wtedy, kiedy jest wielodzietna. I silna jest wtedy, kiedy jest samowystarczalna. Trzeba
produkować własną żywność, trzeba tworzyć wszystko, wszystko samemu. Nie patrzeć na nikogo. Jeżeli będziemy liczyli na to, że ktoś nam da, to będzie taka sytuacja, jaką mamy w teraz, że mamy iluzję tego rozdawnictwa, czyli te 300 plus 500 plus za chwilę 800, 13, 14, dopłata do pieca, okien, ocieplenia i tak dalej. No niby to wszystko mamy, ale... Już nie będzie 800. Tak, ale, ale to jest właśnie wszystko na niby, bo potem się wprowadza... To oczywiście te pieniądze, które myśmy dostawali pseudo, to były pieniądze z kredytów. I potem mamy taką ustawę o zmianie prawa geologicznego i niektórych innych ustaw z 17 sierpnia tego roku, którą... Nawet trudno powiedzieć, ja to mówię, że prezes korporacji Andrzej Duda podpisał 1 września. No i każdy, kto będzie miał koncesję na wydobycie najróżniejszych złóż, może nas w 72 godziny pozbawić naszej własności bez odszkodowania, bez żadnego trybu odwoławczego. Ustawa ma tam ponad 1000 stron. No i właśnie, czy nam dali, czy odebrali. Poszła kartka tutaj na salę z informacją, ile straciliśmy tych najróżniejszych przedsiębiorstw, które PRL miało we władaniu. Tego teraz nie mamy. To proszę zwrócić uwagę, to ja nie będę czytał, bo to pewnie na każdym stoliku jest, albo co drugim. I to nie pełna jest. Tak, i to nie jest pełna lista, ale myśmy taki ogrom majątku jako Polacy stracili. I choć teraz już niewiele pozostało, ale ważna jest postawa. Czyli pierwsza rzecz, wiedza i na ile jeszcze mogę, to muszę inaczej zachowywać się, ja muszę się inaczej wyróżniać. Czyli na przykład płacić gotówką. Jeżeli omijać te duże sieci marketowe, bo wspieramy zagraniczny, obcy kapitał. Choć te wszystkie firmy, które są zarejestrowane w korporacji, to one nie są tak zupełnie nasze, ale przynajmniej Polacy mają zatrudnienie. Proszę zwrócić uwagę, ja ostatnio jak wracałem z Pszczyny od Eli... Nawet niektóre państwo dokłada do niektórych pracowników. No tak, ale jak wracałem od Eli, to ja przyznam się, że ropę kupuję hurtowo i nie bywam na stacjach paliw, ale stanęliśmy na BP i jak wiele ludzi, którzy kupowali paliwo, podchodzili do automatu. Sami sobie drukowali fakturę, płacili kartą. Szanowni Państwo, my musimy od tego odejść. Może wstanę, bo raz będę lepiej widoczny, dwa lepiej się czuję, kiedy, jak Pan Wojciech, kiedy stoję podczas mówienia. Dlaczego nie płacić tym automatem? Bo jak płacimy do automatu, to BP nie daje nam rabatu z tego tytułu, a jeżeli będzie dawało, to przez krótki czas. Ale my zwalniamy naszych znajomych, naszych przyjaciół. Płacąc w automacie, Polacy tracą pracę. Nie wolno tego robić. Dalej, kiedy płacimy kartą, to ten odbiorca, czyli to BP, 3% od tej kwoty płaci prowizji. Zatem mniej więcej od 4, a może 5% te paliwo po prostu jest droższe. Jeżeli on, ten odbiorca, płaci prowizję, to ona wpływa do banku. Te banki, no to Pan Wojciech dobrze zauważył. Mogę jeszcze to... coś powiedzieć? Mogę, ale proszę pisać na kartce, bo tak to mi Pan wyrwie wątek. Już prawie Pan to zrobił. Także notować. 3% wpływa na konto obcych banków wiadomego pochodzenia. I jeżeli 50 zł tak zbliżeniowo płacę kartą, to odbiorca dostaje 48,5. On tylko tym dysponuje. Jakby dalej ten odbiorca płacił znowu kartą, po kilkudziesięciu transakcjach będzie 5 zł albo w ogóle. I my potem, nawet jako ta korporacja, idziemy do tych banków po pożyczkę. Mniej więcej 60 milionów złotych codziennie, płacąc kartą, wypływa z tego naszego krwiobiegu gospodarczego. Czyli musimy zastanawiać się naprawdę, co robimy. I przypomnieć sobie, kim jesteśmy. Nie wystarczy mieć pewną tutaj wiedzę, którą sobie powiedzieliśmy, że wszystko jest fikcją. Tak, wszystko jest fikcją,
ale my musimy przestać tą fikcję ożywiać, na ile oczywiście to jest możliwe. I mamy tutaj takie przypadki, nawet mamy tutaj, nie wiem, czy Andrzej, twój przypadek tak troszeczkę pobieżnie mogę omówić? Mogę. Czyli słuchajcie Państwo, jeżeli ktoś nie musi i nie ma umów, nie składał sam dobrowolnie wniosków, to proszę nie finansować korporacji. Przynajmniej wtedy, kiedy ja o tym mogę decydować. I tutaj Andrzej, nasz kolega, który przyjechał z Gruduska dokładnie, teraz tam w Grudusku będzie siódma enklawa światła, w Wysokowie dokładnie, przestał płacić podatek od nieruchomości i od środków transportu. Wójt, miejscowy wójt gminy Grudusk, no zaszokowany. Jak to? Jeden z niewolników nie chce płacić. W zasadzie śmiał się z Andrzeja, uważając, że on jest władzą państwową i może wyrządzić ogromną krzywdę Andrzejowi i jego rodzinie. Ale Andrzej wiedział, jak pisać pisma, poradził sobie z wójtem. Wójt okazał się właśnie nieporadny i przekazał sprawę to się nazywa naczelnik urzędu skarbowego, ale naczelnik firmy o nazwie Urząd Skarbowy w Ciechanowie. Tamten też był butny, ale podobnie szybko poległ po pismach Andrzeja, jak ten wójt z Gruduska. No ale jak poległ, to potrzebował jeszcze wyższego wsparcia, podobnie jak ten pierwszy, czyli oddał sprawę do Izby Skarbowej w Warszawie. To jest taka instytucja nadrzędna nad tymi tak zwanymi urzędami najwyższej. Tak, bo potem jeszcze jest sąd administracyjny. I cóż się stało? Ta Izba Skarbowa przysłała pierwsze pismo, że do wyborów to nie dadzą odpowiedzi w ogóle. Po wyborach. I po wyborach krótko przyszła odpowiedź, gdzie a tam akurat kobieta, nie wiem w jakim tam, załóżmy, stopniu urzędowym, ale ona zachowywała się bardzo uczciwie. W zasadzie ja to nawet nazwałem, jakby była ciotką Andrzeja, i to taką serdeczną. Wypunktowała wszystkie błędy tego naczelnika urzędu skarbowego. Ogrom popełnił błędów i złamał ich wewnętrzne prawo, te korporacyjne. Po co to mówię? Po to, że my prawo korporacji po prostu musimy znać. Poza prawem naturalnym, prawem drugim P, prawo wroga należy znać. Wypunktowała. Dalej zwróciła uwagę, że wójt gminy Grudusk, kiedy skarżył się na Andrzeja do naczelnika urzędu skarbowego, to napisał krótkie pismo, nie przekazał całej prawdy, czyli zataił całą korespondencję, która została stworzona. Czyli zaczął manipulować, tak naprawdę oszukiwać. I kazała naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ciechanowie od nowa rozpocząć procedurę, przy czym jeszcze uwzględniła fakt, gdzie Andrzej wyjaśnił, że jest człowiekiem. I że, no mogę, chyba to nie jest problem, że Sobolewski Andrzej, a Andrzej Zeldo Sobolewski, to tamto to korporacja te pierwsze, a to drugie to człowiek. I teraz tak, jeżeli chodzi o państwo, którego prezydentem jest Jan Zbigniew Potocki, to trzeba sobie powiedzieć taką rzecz. Państwo mogą stworzyć wyłącznie, może stworzyć ludność rdzenna. Ludzie mogą tworzyć państwo. Tak jak jest rodzina. My mamy w ogóle możliwość kreacji. Jeżeli jest najmniejsza grupa społeczna, czyli trójka ludzi, to możemy sobie już tworzyć to państwo. I my możemy budować, tak sobie ludzie budują tę autonomię. Ale według mnie to jest temat, którym się niekoniecznie należy zajmować, dlatego że autonomię w obecnej sytuacji trochę dobrego robią, bo szkolą, są wrogiem naszego wroga, czyli po części są naszym przyjacielem. Polska, ten teren, ta ziemia jest w pewnym sensie dzikim terenem, bo jest okupowany przez piratów. Czy no po prostu przez okupantów. I dopóki nie będzie legalna władza państwowa u siebie, no to te autonomie mają prawo bytu, bo ktoś przychodzi i mówi, ja tutaj sobie zakładam na tym stole autonomię i jest. Ale
kiedy powróci legalna władza państwa polskiego, narodu polskiego, przedstawiciele narodu polskiego będą sprawować władzę i okupanta stąd usuniemy, to Rzeczypospolita Polska jest autonomicznym państwem i tu nie ma miejsca na inne autonomie. To jest ogromna, ogromna autonomia. Rodzina rodzin. Ale zwróć jeszcze uwagę, że nawet okupant musi kierować się na prawdzie. No tak, okupant, i on okupant się kieruje na prawdzie, co tutaj mamy dowód u Andrzeja. Okupant kieruje się na prawdzie. My na ile... Tak, to oni nie mogą kłamać. Jeżeli my będziemy wiedzieć to, co powiedziałem, genezę, historię w ogóle, jak to się działo, że staliśmy się niewolnikami, będziemy wiedzieć, kim jesteśmy, jakie prawa nam przysługują, a oni nie tają tego. Ja mam tutaj przygotowany dokumencik z 5 października 2022, wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie oni odpowiadają pewnej kobiecie: tak, Polska jest w stanie wojny z Niemcami, Rosją, Japonią i tak dalej. Zatem dekret Raczkiewicza jest ważny. Mam taki dokument wydany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 marca 2022, gdzie pewien mężczyzna zapytuje się, czy Polska ratyfikowała deklarację Narodów Zjednoczonych i praw ludności rdzennej, praw człowieka. I urzędnicy prezydenta Dudy, tego tak zwanego, mówią oczywiście, że tak. Zatem jeżeli przestaniemy grać w rolę tej fikcji i nie będziemy jej ożywiać, po pierwsze to, co powiedział pan Wojciech, że nie będziemy podpisywać dokumentów, gdzie jest PESEL i nie będziemy tego finansować, to będziemy wygrywać. My składamy pewną ofertę tutaj swoją obecnością do wszystkich państwa. To jest tak jak na rynku. Jest korporacja i może być państwo, czy jest państwo, którego jesteśmy właścicielem. W korporacji jest wszystko fikcją. Wszelkie prawa są fikcją, te przywileje. Zresztą uwaga, proszę zwrócić uwagę. W korporacji wszystkie przywileje są warunkowe. Masz możliwość podróżowania i kierować pojazdem, musisz zdać, musisz zapłacić. Czyli zostały nam odebrane wszelkie prawa, ale to totalnie wszelkie, i potem za pieniądze, pod pewnymi warunkami, część z nich jest wracana. A my musimy odbudować to państwo, które zostało utracone. Ja bardzo sobie cenię rodzinę i kontakty międzyludzkie. Dużo jestem wśród ludzi, dużo jestem w terenie. Nie zapominajmy o historii, nie zapominajmy o naszych pradziadkach, dziadkach, rodzicach, o nas samych i o naszych dzieciach i wnukach i tak dalej. Jesteśmy winni wszystkim naszym przodkom i tym, którzy będą po nas, to, żeby państwo polskie było tą rzeczywistą organizacją, którego naród jest właścicielem. I no, nie możemy dawać się oszukiwać. Jest wiele takich pojęć, które bardzo mnie drażnią. Oni z nas się śmieją, te gady żmijowe, jak ich nazywam. Proszę zwrócić uwagę, bardzo często mówią kapitał ludzki. Traktują nas po prostu jak bydło. Mnie to razi, my musimy to odrzucać. No nie bardzo mogę panu dać powiedzieć, bo tutaj koledzy odmówiły. Nie w tej chwili. Ale teraz jak tutaj chcesz zapytać, to pytaj. Nie, ja tylko chciałem dodać odnośnie, co powiedziałeś, żeby nie płacić tą kartą, zwrócić też uwagę, co jakiś czas temu odkryłem na stronie banku, że oni już prowadzą symulację śladu węglowego. Czyli za każdy zakup już naliczają sobie tych punkty, za każdy artykuł, jaki jest ślad węglowy. Czyli żeby nie płacić kartą, nie wspierać tego dziadowskiego systemu i dalej nie tworzyć dalszego postępu symulacji śladu węglowego, przez który chcą ograniczyć naszą wolność. Ale jeżeli chodzi o to płacenie kartą w ogóle, to słuchajcie państwo,
Oni cały czas się przyglądają, ile transakcji jest kartą, ile płacimy przelewami. I ja nie znam, ale oni gdzieś sobie narysowali kreskę. I jak my dobijemy już do tej kreski, czyli ilość tych transakcji kartą, tą fikcją będzie ta dla nich zadowalająca, to skończy się gotówka u nas. I to będzie tragedia. Bo jeżeli będziemy mieli banknot 100 zł w ręku naszym, to on jest nasz i nikt nam tego nie zabierze. Nawet gdyby pochodził z grabieży, to ja mogę powiedzieć, to jest moje. I tak jest. Jeżeli wpłacę pieniądze na rachunek bankowy, to jest rachunek banku prowadzony dla mnie za moje pieniądze. Kiedy te moje pieniądze leżą na rachunku banku, to są pieniądze już banku w tym momencie. Mnie przysługuje jedynie roszczenie do tych pieniędzy. I Państwo wiecie, że oni dadzą jak zechcą. Dwa, jeszcze dochodzi do tego prąd, internet, wojny zmieniają perspektywy, robione są celowo, tak dalej. Ale jeszcze taki prosty przykład. Słuchajcie Państwo, to na przykład tam jest kawałek kuchni, ten bar, tak dalej. I cieknie kran. No trzeba zawołać hydraulika. Przychodzi Pan Stasiu, czy tam Janek, Franek, tak dalej. Umawiamy się, coś tam naprawia, kosztuje to 200 zł. Co będzie, kiedy nie będzie gotówki? On też przyjedzie. Tyle tylko, że trzeba będzie mu zapłacić kartą. A jeżeli kartą, to on musi wystawić paragon albo fakturę. Dojdzie 9% zdrowotne, 19% może podatek liniowy, 23% VAT. No tak, koszty utrzymania terminala, bo wtedy już te prowizje za obsługę kart i tak dalej może nie będą 3%, tylko jeszcze większe. I to już nie będzie 200 zł, to będzie 500 zł. A kto wie, czy nawet jeszcze nie więcej. Także my jesteśmy przyczyną tego całego zła, które nas dotyka, tą naszą bezradnością, tym, że my nic nie robimy, milcząca zgoda. A oni robią domniemanie. I to sobie może... Własne sieroctwo. Tak, własne sieroctwo. I to można może sobie, tak jak jest takich kilka pojęć, które należałoby może wyjaśnić. Milcząca zgoda, to jest artykuł 122 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Cały czas na tym jedzie ta korporacja. Od najwcześniejszych pór papieskich do dzisiaj. Oni robią domniemanie. I teraz ja zastanawiałem się w ogóle, co to znaczy to słowo domniemanie. Ale to prosto. Do mnie i mam. I to jest tak. Proszę Państwa, to co mówi Pan szef kancelarii swojej, prawda? To sekretarz stanu mówi prawdę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rząd światowy dąży do całkowitego wyeliminowania obrotu gotówkowego. A to, jeżeli by się wydarzyło, to jest tragedią dla narodu. Czyli będziemy mogli handlować towar za towar. Też nieprawdą to jest. Ponieważ, dlaczego? Dlatego, że nie będzie wykładnika do tego. Chyba, że będzie tak zwany targ, jeden z drugim będzie mówił, ja ci dam te okulary, ci mi dasz tą książkę, ale cenę musimy zrobić tak, może pasowała mi tobie. To jest błędne. Nie może być. Gotówka musi być. Nie po co zostały pieniądze wynalezione przez Fenicjan, żebyśmy dzisiaj o tym zapomnieli. Ale chcę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć. Dlaczego Polska jest największym zagrożeniem dla Europy? Ja to mówię bardzo często, nawet jak byłem za granicą, to w Azji, prawda, też powiedziałem i potwierdzono to. Tam znają historię Polski lepiej od niektórych Polaków. Bo o co tu chodzi? Chodzi o to, że nikt nie wie w Polsce, że mieliśmy cesarza. A cesarzem był Bolesław Chrobry. Tak, po śmierci Ottona III ówczesny papież wydał bulę i nałożył mu koronę cesarską. Dlatego Niemcy panicznie się boją Polski. I to Niemcy nas chcą zlikwidować. Wiecie dlaczego? Bo
Chrzest w 1966 roku odbył się w Niemczech. W Niemczech się odbył. Dzisiaj historia o tym nawet nie chce wspominać, bo to jest zakazane. A gdzie jest pochowany? A gdzie jest pochowany Bolesław Dobry? Gdzie? Ja proponuję książkę. Ale chwileczkę. Tam jest do chyba? Nie wiadomo gdzie. Jest wiadomo. Chyba gniezno? Nie, w więźnie jest pochowany. Bo są takie zdania, że najazd księcia czeskiego Brzetysława tam... Nie, proszę pana, jakby do Gniezna warto pojechać, zobaczyć, gdzie są pochowane i korona królewska różni się znacznie od korony cesarskiej. Znacznie się różni. Dlatego Bismarck i ostatni cesarz Niemiec walczył o to, aby całkowicie zniszczyć Polskę. Całkowicie ją zlikwidować. I dzisiaj jesteśmy w przeddzień likwidacji państwa polskiego. Bo Andrzej Duda, jak państwo słuchaliście niektórych jego wypowiedzi w 16 roku, 17 roku, to potwierdził. Polskę zachowajcie sobie tylko w sercu i nic poza tym więcej. Bo nie ma Polski. Nie ma Polski. Polskę my wszyscy zlikwidowaliśmy. Bo żeśmy się godzili na rzeczy, które były nie do przyjęcia. Ale dlaczego tak się działo? Ano dlatego się tak działo, że ta historia nasza, ukochana historia, jest całkowicie zacierana i przekręcana. I dam wam jeszcze prosty przykład. Zobaczcie, bardzo dobry film historyczny oczywiście, z Turkami bitwa pod Wiedniem. Tam nie chciano dopuścić, żeby Sobieski był naczelnym wodzem tej bitwy. Gdyby było inaczej, to dzisiaj większość państw w Unii Europejskiej, państw unijnych nie istniałoby. Byłoby pod jarzmem tureckim. Dlatego, co każdorazowo w Turcji, jak jest posiedzenie parlamentu, jest zawsze mówione, czy jest wolne krzesło dla obywatela drugiej RP. I o tym nasz rząd nie chce nawet słyszeć, bo nami nie rządzą Polacy, bo nie mogą rządzić. Nie mogą rządzić Polacy w Polsce. To zostało postanowione w Magdalence. Szanowni Państwo, no tak się akurat głupio składa na moje nieszczęście, że to wszystko znam do perfekcji, małże perfekcji. Na to wszystko są dokumenty. I to jest moje nieszczęście, bo przez to mam bardzo dużo spraw karnych. Nie chcę podjąć tematu, ale są profesorowie, którzy chętnie ten temat dyskutują i mają i mówią, że mamy rację. Więc ja mówię, nagrajmy, nie możemy, bo się boimy. Proszę Państwa, taka obłuda, jaka jest w Polsce, to nie było jej nigdy. Fałsz. Ale za dużo mówię chyba. Dobra, to jest Paweł, nie, proszę. Ja jeszcze chciałam coś dodać. Bo, proszę Państwa, okazuje się, że w latach między 700 a 800, po 700 roku Berlin nazywał się, nie wiem, przekręcę chyba nazwę, Kenyshin, czy coś podobnego. I to Berlin założył książę polski Jaszko. Znaleziono mapę gdzieś tam, tak, znaleziono gdzieś w Niemczech mapę i Polak to znalazł gdzieś tam i właśnie to wszystko tam jest opisane i pokazane. To ja uściślę jeszcze. Proszę Państwa, Niemców nie ma, tylko jest Szwabia. A granica Polski nie jest na Odrzejnysie. Wiecie Państwo o tym? Nie jest, na następnej rzece. Tak jesteśmy ukłamywani. W ogóle Niemcy to istnieją jako państwo gdzieś 200 tam trochę parę lat. A tam były landy. Kilka landów było. Oczywiście, że landy. I są dzisiaj też. Ja tu tylko dwa słowa jeszcze wtrącę, zaraz pan mówi, przekażę mikrofon.
Odnośnie tego śladu węglowego pan wspomniał, oczywiście cała sprawa CO2 i tych śladów węglowych i tak dalej, to oczywiście jest hasełko dla maluczkich, żeby ciągnąć dodatkowe podatki, bo jeden statek, który przewozi ropę z Zatoki Perskiej do Europy, wyemituje więcej CO2 niż wszystkie pojazdy w Polsce jeżdżące w ciągu roku. Także to jest oczywiście wszystko, cała ta sprawa CO2 to dotyczy tutaj Europy i troszkę Stanów, to trzeba było sobie zrobić jakiś dodatkowy biznes i odpodatkować i faktycznie te podatki robią i handel tymi niby zezwoleniami, tylko nie wiadomo czym handlują i gdzie to jest, prawda? No ale to chodziło o to, żeby ludzie ogłupić dokładnie. Natomiast ja z kolei też miałem i mam właściwie ze skarbowym taką sportową sprawę, bo nie zapłaciłem mandatu ze 100 zł, który sam spowodowałem zresztą, żeby on był. I oczywiście to się ciągnie już 2 lata, a teraz napisałem pismo do Urzędu Skarbowego, bo tam chcieli ściągnąć te 100 zł ode mnie. No i na odpowiedź już czekam pół roku i przepraszali 2 razy, że jeszcze nie rozważyli tak poważnego pisma. I dopiero dostanę pod koniec roku, czyli praktycznie pod koniec listopada decyzję dostanę, czyli po wyborach już wiedzieli, że nie wiadomo w jakiej ramy się trzymać. No napisałem co wiedziałem, no oczywiście parę stron to mi zajęło, ale to jest sportowa sprawa. Natomiast sprawa rodziny, to co mówił pan Paweł, jest istotna, bo to jest podstawowa komórka, zresztą papież o tym wspominał nieraz, zresztą Kościół niby mówi, tam mówi co innego czasami, ale to faktycznie jest podstawowa komórka, podstawowe państwo i organizacja. Ale co się stało? Przyjrzyjcie się, co się stało? Sprawa epidemii i sprawy polityki i tego jadu, który się wiąże z telewizji, z publikatorów. Przy jednym stole siedzą ci, co się poszczepili, i ci, co się nie poszczepili, ci, co uważają, że PiS, a drudzy uważają, że PO. I rodzina, która usiądzie przy stole 8 czy 10-osobowa, oczywiście nie w każdym domu, ale nie należy to do rzadkości, że po prostu są skłóceni, bo każdy inaczej myśli. A o to chodziło. I o to chodzi, żeby grupa nie była silna, bo jeżeli my, jako Polacy, stanowilibyśmy jedność, wspólne myślenie, oczywiście każdy ma swoje tam myślenie, ale wspólnie dążylibyśmy do celu, te problemy byśmy już dawno rozwiązali. Ale chodzi o to, żeby skłócić, tak samo jak w zakładach pracy, jak było silny związek zawodowy, to mówią, a wy macie tutaj wasza grupa elektryków, to ma inne priorytety, a ci handlowcy mają inne, a ci inne. I potworzyli po 3-4 związki w danym zakładzie pracy. I jak jest takie małe grupki, błyskawicznie ich rozwalcowali, pozałatwiali, jeszcze ich skłócili między sobą i stworzyli atmosferę skłócenia. I to się wszystko rozsypało. Gdyby te grupy były z monolitem i miały jakiś wspólny cel, byłyby nie do ruszenia. I w ten sposób się cała gospodarka właśnie na tych mechanizmów skłócenia rozsypuje. Także dziękuję. Pytanie. Proszę pytać. Panie Wojtku, mówi pan o rodzinie. A teraz moje pytanie. Mamy masę osób po rozwodach. Tak. I jak powiedzmy druga RP patrzy na to wszystko. Bo idąc, zakładając nową rodzinę, musimy mieć legalny rozwód w sądzie, mieć papiery i tak dalej. A jak to będzie wyglądało, powiedz, w drugiej RP? Proszę Państwa, przede wszystkim te związki małżeńskie, wyroki sądów, to wszystko na dzień dzisiejszy jest niekonstytucyjne i nielegalne. Ale załóżmy, że byłoby legalne. Proszę Państwa, prawda jest taka, że jeżeli w danym związku, pomimo tego, że są dzieci, prawda, to najwyższym walorem są dzieci tych osób w tym związku, czyli męża i żony. Jeżeli dochodzi do rozwodu, to nie można winić czy jedną, czy drugą stronę, w zależności od sytuacji, jakie są. I to jest normalną sprawą dla mnie. To jest na całym świecie i zawsze było. Bo zobaczcie Państwo, nawet królowie, książęta też się rozwodzili, prawda? I ważne są tylko sprawy dzieci, które pozostają. Bo wiadomo, czy to facet, czy kobieta biorą rozwód,
No i powstają kolejne dwie inne rodziny, ale one są z sobą związane przez dzieci. Przez dzieci, bo najwyższym czynnikiem i walorem w każdej rodzinie to jest dziecko. Nie oszukujmy się, zobaczcie, ile jest związków małżeńskich, gdzie nie ma dzieci. Te rodziny, te związki się rozchodzą. Różnego rodzaju są powody, że żona nie może mieć dzieci, że mąż nie może mieć dzieci, etc., etc. To nie moja jest rola tutaj, sprawa, ale rozwody jak najbardziej tak. Czy aborcja? Proszę Państwa, nikt nie ma prawa zaglądać, ingerować w sprawy kobiece. Bo zobaczcie, było Spartanie. Tam, gdzie się rodziły dzieci wątłe, to były zrzucane ze skał. To jest w historii odnotowane. To nie znaczy, że ja jestem, że takie dziecko czy takie dziecko należy zlikwidować. Nie. Proszę Państwa, po to są badania. I w tych badaniach się okazuje, czy dziecko jest zdrowe, czy jest upośledzone. No i wtedy to kobieta decyduje, czy usuwa ten płód, czy nie. I według mnie należy usunąć chory płód, bo to jest problem na przyszłość dla innych, dla tej, nie tylko dla tej rodziny, ale dzieci z tej rodziny jeszcze. Proszę Państwa, bo na całe szczęście u mnie w rodzinie nie ma, ale znam rodziny, gdzie jest szalony problem. Te dzieci trafiają zazwyczaj do różnych ośrodków. U nas w Warszawie też jest taki ośrodek, nawet chyba w 2009 lub 2010 roku sfinansowaliśmy, ale jako Order Świętego Stanisława, wszystkie meble, komputery i tak dalej, bo to jak tam poszedłem tylko raz, więcej wspomnienia, że tam nie pójdę. To jest naprawdę bardzo ciężkie przeżycie, nawet dla faceta. Ale teraz bym z innej strony wziąć. No wiadomo, to jest moja krew i tak dalej, prawda? Ale zapobiec można właśnie przez tą aborcję. Kobieta sama musi podejmować decyzję, jeżeli płód jest naprawdę uszkodzony. Naprawdę. I tutaj takie mam zdanie, a nie inne. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o małżeństwa i o rozwody. Proszę Państwa, no musimy się zastanowić w ogóle nad wszystkim, bo oczywiście to jest tradycja przyjęta, są takie zasady historycznie. Ale jeżeli to jest małżeństwo, to jest umowa społeczna. To jest umowa między dwoma osobami, czyli między mężczyzną i kobietą. Przepraszam, między dwoma ludźmi było tak. Właśnie, kwestia albo osobami, albo ludźmi. Jeżeli jest to między dwoma osobami, to mamy do czynienia, prawda, z fikcją prawną i korporacją. Jeżeli ja się z kobietą umawiam na życie i współżycie, to jest moja umowa między dwojgiem ludzi. I po co mi trzeci klient do stwierdzenia, że my możemy sobie razem życie układać? I tutaj jest pytanie, czy on mi jest w ogóle potrzebny? Czy on mi jest w ogóle potrzebny? Bo na przykład ja jestem osobiście po rozwodzie, ale w drugim układzie już żyję 35 lat bez żadnego ślubu. I żyję, i wychowałem dzieci i tak dalej. Opiekuję się tą pierwszą żoną również. Opiekuję się jej pierwszą żoną i utrzymuję kontakt bardzo bliski z dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Także to jest kwestia umowy społecznej między dwiema ludźmi. Natomiast układ między dwoma osobami, to ja muszę sobie wziąć, prawda, urzędnika korporacyjnego, żeby on stwierdził, czy ja mogę sobie żyć, czy współżyć. Czyli ja sobie sam oficjalnie nakładam dodatkowe pętelkę na szyję, prawda? Po co mi to? Jeżeli ja się czuję wolnym człowiekiem, to ja robię to, co ja uważam. I to wszystko. Medal się panu należy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Proszę pana, ja to liczę
zaliczyłem dwa rozwody. Ja rozumiem, co to jest. A trzeci będzie? Ale na szczęście to jest nie zawierałem zdążek. Przymierzę się. Dojrzał. Jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz, odkąd jesteśmy korporacją, czyli prywatną firmą, nie są to urzędnicy państwowi, czyli wszelkie śluby są nieważne, bo na przykład właśnie ostatnio pani się na Facebooku burmistrz, że udziela przyjaciołom, udziela ślubu, więc ja skomentowałam tą chwileczkę, czy ten ślub w ogóle jest ważny, skoro nie jest urzędnikiem państwowym, jest ich kolegą. Ja nie zgadzam się z panią, bo... Pani Henryko, ja odpowiem za panią, dobrze? Pani wybaczy. Będzie załatwiony ten temat. Słuchajcie państwo, ci, którzy są katolikami i ci, którzy może odeszli, ale powołują się na prawo naturalne, to zapominają o jednej takiej właśnie naturalnej równowadze i prawdzie. Jest Stwórca. Księga Rodzaju. Stwórca stworzył człowieka. Nie osoby. Człowiek stworzył osoby, czyli korporacje. W ogóle trzeba zwracać uwagę na to, co mówimy. Kiedy używamy osoba, kiedy człowiek tak dalej. Nie, prawo miłości mówi żyj, czy prawo naturalne i pozwól żyć, nie krzywdź. Ale, czyli teoretycznie nie zabijaj, tak? Ale stworzenie podlega Stwórcy, czyli my Stwórcy, korporacja człowiekowi, bo człowiek stworzył korporację. I dziecko podlega też Stwórcy, czyli rodzicom. Dziecko jest własnością rodziców. Rodzice decydują. Można by powiedzieć ustawowo, że rodzice nie decydują i mogą zabić dziecko lub nie zabić. Ale wtedy pozbawiamy rodziców własności do dziecka. A rodzice są właścicielami dziecka. Przepraszam, nie jest tak do końca, bo jest Belgia, Holandia, gdzie właśnie dziecko, które ma nawet 4-5 lat, można je uśmiercić. A, no tak, 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 tak. Do 12 roku teraz. Tak, tak. Ale moment, trzeba pewne sprawy rozgraniczyć, bo u nas społeczeństwo nie zna tego, co się dzieje na całym świecie. Nie dojrzało do tego jeszcze. No, może i dobrze, może i źle. Ale to jest temat ciekawy, ale niekoniecznie mówię też na dzisiejsze spotkanie, słuchajcie państwo, bo my musimy zbudować rodzinę. A tak tylko to, co pan Wojciech, to ona i ona związku nie zrobi. Małżeńskiego, prawda? Ona z nią. Ona. Osoba jako korporacja, jako martwota w ogóle nie może zawrzeć związku. To nawet Kościół katolicki mówi, związek małżeński to jest związek między dwojgiem ludzi, mężczyzną i kobietą. Ale po ślubie, uwaga, przechowuje dane osobowe. To kto zawarł ślub? Mężczyzna i kobieta, czy osoby? Osoby to zawsze... Za daleko wchodzimy w te sprawy. Jeżeli to chodziło o ślub tylko cywilny, a nie kościelny. Dobrze, proszę państwa, jest... Już prawie 2 godziny rozmawiamy. Jeżeli są pytania, to oczywiście chętnie odpowiemy, a jak nie, to pomaleńku będziemy, jak to się mówi, kończyli. W różnej rozmowie, proszę bardzo, każdy cokolwiek. Tak, słucham. To wszystko to jest bardzo to, co chciałem powiedzieć, prawda? Ale nie mówi się o pewnym, że są ludzie, którzy skupili się. Najbogatsi, bo ja oglądałem wczoraj w internecie, bardzo dużo tych rodzin, bardzo bogatych. Oni to stworzyli sztuczny świat, o tym się nie mówi. Stworzyli. Właściwie to oni już dawno stworzyli, tylko że my po prostu tego nikt nie chce mówić, bo to już za daleko zaszło. Ale i to byłby już w ogóle oddzielny temat i on... Tak, ale to jest poza tematem dzisiejszego spotkania, bo chodziło o to, żeby cokolwiek przybliżyć, powiedzieć,
Jaka jest rola i jakie można wiązać nadzieje z drugą RP? Głównie chodzi o to, żeby właśnie wyzwolić się z zadłużenia i przedstawić informację, że wszystkie decyzje od 1939 roku przez różne rządy, a ostatnio korporacje, są po prostu z mocy prawa nieważne. To, że my je przyjmujemy do świadomości i do wiedzy, że w stosunku tymi regulacjami się kierujemy i poddajemy się im, to jest kwestia to, że dowodnienie, że żyjemy w dalszym ciągu w Matrixie. I jak to jeden pan redaktor Kisielewski lat temu świętej pamięci powiedział, że to brzydko powiem, że nie dość, że jesteśmy w czarnej dupie, to się jeszcze zaczęliśmy w niej urządzać. I taka jest prawda, słuchajcie. Panowie, dlaczego taka nazwa jak druga RP, bo druga RP to już się kojarzy z dyktatorą, przepraszam, chorego psychicznie Józefa Piłsudskiego. Tak, ma pan rację, oczywiście. Przepraszam, pan mówi, że Piłsudski był chory psychicznie, tak? A wcześniej przed Piłsudskim nie był chory psychicznie? Czyli wszyscy są chorzy psychicznie. My też. To my też. No, z tego wygląda. Nie, ja panu... To on był dzieckiem małżeństwa, które było po prostu bardzo blisko rodzinnie ze sobą związane i dlatego te cuda z nim były. Proszę pana, były takie związki, to się zdarzało bardzo często. Tak, to i po dzień dzisiejszy to jest w Polsce i nie tylko w Polsce, ale chcę powiedzieć panu jedną rzecz. Przecież konstytucja 1935 roku, jaka jest? Państwowa. Nie, chodzi... nie, jaka jest? Jest taką konstytucja monarchiczna. Zgadza się? Autorytarna. Czyli zła? Nie do końca. Nie do końca. A ja powiem panu, że najlepsza, bo nawet na podstawie naszej konstytucji powstała konstytucja francuska i jest po dzień dzisiejszy bez jakichkolwiek zmian. Tak, ma pan rację, bo Charles de Gaulle oparł się na konstytucji sierpniowej. Ale wcześniej już, to jeszcze jak Petain, prawda, on też chciał to zrobić, marszałek. Ale to pan powiedział słusznie. Ale proszę państwa, wiecie, co chciał Piłsudski zrobić? Ja powiem tak. Mój ojciec bardzo często przyjeżdżał, spotykał się z Piłsudskim. Nawet są zdjęcia mojej rodziny na moście Poniatowskiego z Piłsudskim, z Gieniawą i z Mościckim. Ale to nie o to mi chodzi. Chodzi o coś innego. Dlaczego konstytucja monarchiczna? Piłsudski popełnił jeden wielki błąd i my za to dzisiaj płacimy. Dlatego, że zwierzył się swojemu adiutantowi, że chciał się ogłosić królem Polski. Proszę posłuchać mnie uważnie. Pan powie, że mam rację. Że mam rację. Ponieważ każde królestwo ma zupełnie inne walory. Pozytywne. Nie takie jak dzisiaj, które te państwa, tak jak my, Węgry i inni, na Węgrzech jest bardzo dobry premier, bo nie daje, nie poddał się żadnym namowom Unii Europejskiej czy Ameryki. Ale takich jest więcej, bo również Łukaszenka. My byliśmy na Białorusi dwukrotnie? Tak. Dwukrotnie byliśmy. I tam się żyje zupełnie inaczej. Ta telewizja, co mówi, że jak tam jest reżim, wiecie co państwo, to się... To są wy... Nie, bo bym powiedział bardzo źle. To jest nieprawdą. Nieprawdą. To samo mówi się o Rosji, że jest taka, owaka. A dlaczego się nie powie o Polsce, że tutaj co jest? Reżim. Tu jest reżim. Tu jest reżim wprowadzony stalinowski. Bo proszę pamiętać, że Jarosław Kaczyński, jak i świętej pamięci Lech Kaczyński, to byli agentura UB, SB, a właściwie to NKWD. Po Świejkowskim było ich dwóch braci. Jeden był ministrem sprawiedliwości, drugi był w stopniu pułkownika. Obaj byli bandytami. Jeden podpisał wyrok śmierci na rotmistrza Pileckiego, a pozostały na wszystkich oficerów i żołnierzy wracających z Londynu do Polski
gdzie Anders dzwonił na UB i dzwonił właśnie do tego Sieńkowskiego pułkownika, który ich aresztował, wyłapywał i rozstrzeliwali osobiście. Ale do czego zmierzam? Bo proszę Państwa, Piłsudski miał dobry zamiar. Bardzo dobry zamiar miał. Chciał stworzyć cesarstwo, bo rok później by się ogłosił cesarzem. A to byłaby tragedia dla innych państw Europy. Tragedia. Oni musieliby płacić nam. Bo proszę Państwa, mamy cesarstwo teraz jakieś? Na świecie? Nie ma. Ale jest jedno jedyne, Polska może do tego dojść. Może. Wówczas zupełnie mapa Europy jest inna. Jest inna. Jesteśmy od morza do morza. I to jest właśnie problem dla Ameryki, dla Niemiec, dla Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii nawet również. Nawet. Chyba to było w 2010 roku i powiedziałem w jednym z filmów, że chodzi o przywrócenie szlaku bursztynowego poprzez Wisłę, dookoła, do Chin, Kanter, za darmo. To by nic nie kosztowało. To ludzie zaczęli mówić różnego rodzaju bzdury. A to teraz będzie zrobione, czy się komuś podoba, czy się nie podoba. Bo Chiny cisną właśnie w tym kierunku. Tyle lat. Dzisiaj będzie to robione. Dlaczego koryto Wisły nie jest unormowane? Na pewno pan pamięta, to był chyba 74 lub 5 rok, gdzie Japonia chciała unormować koryto Wisły, prawda? Za piasek. Ten, co jest we Wiśle. To ma bardzo dobre właściwości budowlane. No tak, ale to gdzie Japonia, gdzie Polska, tak? Ale chcieli to zrobić, bo im się opłacało. Przecież to koryto Wisły, które jest, to nie jest to macierzyste. Dlatego te powodzie, które są bardzo często, daleko Wosławek jest, on pływał, tak? Pamiętacie Państwo, to było chyba w 80, chyba piątym albo... W 82. Czy drugim. To samo Warszawa pływała. Nie, w drugim na pewno nie. W czwartym chyba, albo piątym. Ale zostawmy to. Proszę Państwa, dlaczego Odra jest unormowana? A wiecie, kto to zrobił? Nie. Czesi. Dziwny zbieg okoliczności. Dlaczego? Ponieważ Czesi chcą mieć dostęp do Bałtyku. Szanowni Państwo, ja jestem żyjącym świadkiem. To było w Pradze, w ambasadzie polskiej. Ja akurat znałem, ale ludzie dowiedzieli się prawdę, jaka jest. Poznałem przez innego znajomego, byłego ministra górnictwa i hutnictwa, Jana Mitręgę. I tam została podpisana, zawarta umowa z Czechami odnośnie wody. Wody i kopalni, która jest, która dzisiaj, za którą płacimy odszkodowania. Brzmiała następująco. Polska daje im wodę za darmo, a oni nie będą rościć żadnych pretensji. I wiecie, kto to zrobił? Prawo międzynarodowe w Czechach. Zgadza się? Tak. A no właśnie. Dobra. Słuchajcie Państwo, wchodzimy za daleko. Jak macie Państwo pytania, to proszę. Jedno ostatnie, chciałem powiedzieć, że historycy mówią, że... Panie Potocki, odnośnie historii Polski. Jak by pan postąpił przed 1 września 1939? Czy parł by pan do wojny z Niemcami? Czy chciałby pan, tak jak Piłsudski, porozumienia z Niemcami? Ja panu powiem. To trzeba wrócić do Bitwy Warszawskiej. Piłsudski uciekał z Warszawy i pod Krakowem dowiedział się, że niestety, ale Rozwadowski rozbił i pokonał armię rosyjską z Wieniawą i to nie było na rękę Piłsudskiemu. Piłsudski był zdrajcą nie tylko niemieckim, ale austriackim i rosyjskim. I teraz zobaczcie Państwo, wiele ludzi mówi, że rząd nie powinien uciec z Polski. A co miał zrobić?
wszędzie były błędy. Ja należę do ludzi bardzo neutralnych i patrzę na to trzeźwo. Natomiast gros społeczeństwa mówi, że druga RP, sanacja i tak dalej. Bzdura, proszę Państwa. To jest wielka bzdura. Dlaczego nikt nie powie o epoce? Dlaczego nikt nie powie o sytuacji, jaka jest dzisiaj w Polsce? Przecież Polska była 8., 9. potęgą gospodarczą na świecie. A dzisiaj gdzie jesteśmy? Na przedostatnim miejscu. O czym to świadczy? To świadczy o celowym wyniszczaniu państwa polskiego, narodu. Bo dlaczego mówię narodu? Ano dlatego, że jak nie ma przemysłu, nie ma pracy, to naród wyjeżdża z Polski. Więc nie można mówić sobie, że tak czy owak. Proszę. Co trzeba zrobić, żeby otworzyć, powiedzmy, to biuro, żeby pomóc? A gdzie pracujesz? Polsku? Dobrze, spotkajmy się w Warszawie, porozmawiamy. Nie ma problemu. I zastanowimy się, jakie są możliwości. Nie mi to przeszkód. Jeżeli jest jakieś środowisko, które chciałoby jeszcze pomóc i współpracować, bardzo chętnie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o te biura, to trzeba być samemu przygotowanym. Trzeba mieć wiedzę, umieć rozmawiać i z ludźmi, i z tymi korporacjami. Pytanie jest takie, co... Bo ja w tej chwili to bym zapytał się, czego nie zrobiłem wcześniej. Co na to chociażby ci wszyscy suwereni, którzy odwiedzali mnie przez ostatnie 3 lata, co wy na to? Bo to też chodzi o to, żeby nie było to wbrew ich woli. Ja tak bym się zachował teraz. Wtedy to było troszeczkę inaczej, ale czy wy chcecie, czy ja sam uważam, że mam wiedzę odpowiednią? Jak wy tak uważacie, to służę, tak? Bo my jesteśmy na służbie. No i warto by było mieć też jakiś lokal, chociaż to nie jest najbardziej istotne. Jeżeli jest czas ku temu, a jeszcze by byli ludzie, którzy by Pana wsparli, to będzie nam miło. I to jest tak, my będziemy na pewno się przyglądać czego, co robiliśmy może w pewien sposób trochę kulawo, bo mieliśmy tutaj wielu, wielu najróżniejszych, którzy przychodzili po to, żeby tylko psuć. No to teraz jesteśmy nieco ostrożniejsi, ale chcemy budować i to bardzo... W dalszym ciągu się przewijają. W dalszym ciągu, tak. Także to jest tak. Słuchajcie Państwo, dla mnie cel mojego przyjazdu tutaj to był taki, żeby ludzi jednoczyć razem, a nie dzielić, tak, żebyśmy stanowili jedną siłę. To, że są, ja już powtarzam się, ale to, że są pewne grupy, które edukują, które coś tam robią, to bardzo dobrze, ale mamy takie pytanie bym zadał, czy w pojedynkę, czy razem pod znaną marką Rzeczypospolita jest znana i dziecku, i starcowi. Tutaj nie potrzeba nic mówić. I po to tworzono państwa, proszę zwrócić uwagę, jak to w ogóle wszystko wygląda. Jest kawaler, jest panna, jest rodzina, są dzieci, ale to jest cały czas słabe. No to tworzone były wioski, miasta, gminy, powiaty, województwa, państwa i tak dalej. Po co? Po to, żeby być silnym. I my musimy działać właśnie w ten sposób. To, że my wybieramy spośród siebie tego czy innego, że mamy prezydenta, to po to, żeby ten ktoś nas reprezentował, żebyśmy my mogli pracować, a ktoś, żeby nasze interesy załatwiał. Ale na pewno nie w pojedynkę. I bardzo proszę, żeby samemu się edukować. Jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, to ja na pewno jeszcze zrobię spotkanie niejedno, gdzie będziemy od początku, jak w zerówce i w pierwszej klasie, na wielu, wielu szczegółach omawiać to, czego tutaj nie zrobiłem. Ale nam, tak jak każdej rodzinie, słuchajcie Państwo, ja jak jestem ojcem,